Dobry wieczór, witam serdecznie, Zbyszko Patyk. Drodzy Państwo, mam dzisiaj przyjemność z Państwem spędzić czas. 3 godziny. Zmienione mamy w tej chwili godziny dyżurowania od godziny 18 do godziny 24, tak naprawdę do 0:15, moi drodzy. Więc są tylko 2 osoby na dyżurze w nowym studiu, w nowych warunkach, w nowej rzeczywistości. A nowe to znaczy dobre. Więc drodzy Państwo, zapraszam Was serdecznie, bo to jest czas taki, w którym możecie śmiało i to naprawdę bardzo śmiało dzwonić, pisać, bo czas, jak mówimy, emisji jest w tej chwili o wiele krótszy. Oczywiście możecie Państwo, jeżeli w jakikolwiek powodów nie możecie oglądać kanału TOTV czy TVR, to oczywiście możecie nas oglądać online na stronie ezotv.pl. Więc tutaj zawsze jest możliwość internetowo oczywiście. No i naturalnie można to, wszystkie programy też w większości są archiwizowane, więc możecie Państwo je obejrzeć powtórnie, więc to jest kwestia przede wszystkim zainteresowania i ciekawości tak naprawdę, o czym jakiś temat wiodący zawsze się pojawia w programie, moi drodzy. Tak jak w moich programach zawsze odnajduję taką sferę, żeby o czymś przypomnieć, być może o czymś wspomnieć. Mówię tutaj o jakichś różnych przestrzeniach terapeutycznych, bo przecież głównie tym się zajmuję, moi drodzy Państwo, ponad 30 lat zawodowo, terapiami naturalnymi i wszelkiego rodzaju formami propagowania zdrowego stylu życia, zdrowych zasad w ogóle funkcjonowania, takiego można powiedzieć w aspekcie moralno-etycznym. No bo te dziedziny, którymi się zajmuję z medycyny alternatywnej, są właśnie w tym obszarze głównie jakby zainteresowanym. No bo człowiek od tysięcy lat oczywiście od punktu świadomego postrzegania życia, czyli od momentu spisywania pierwszych traktatów o, ja to tak wspomnę, o moralności Księgi Manu, czy księgi późniejsze starożytne, które oczywiście znamy i mamy o nich wiedzę, moi drodzy, więc to są sfery takie, które pozwalają przede wszystkim stabilnie i spokojnie żyć, czyli otwierać się w kategoriach przede wszystkim postrzegania życia jako tej wartości takiej nadrzędnej, a przez to właśnie dbałość o zdrowie, dbałość o siebie. To często przypominam, często zaskakując wiele osób, że dlaczego ja tak usilnie mówię o tym, żebyście sobie, drodzy moi, przypominali o tym, że macie myśleć w kategoriach zgodnie z przykazaniem miłuj bliźniego swego jak siebie samego, czyli zacznij od siebie samego, później zrealizuj przede wszystkim pomoc dla drugiej osoby. Jeżeli nie dbamy o siebie, a bardzo łatwo się to wymyka z rąk, nasza, nazwijmy to tak, władza nad sobą, niewłaściwa dieta, niewłaściwy sposób funkcjonowania, stres wszechobecny, skłonności do depresji w tych czasach o wiele większe, jak były kiedykolwiek w czasach starożytnych czy nawet nowożytnych, to dzisiaj jest to bardzo, bardzo subtelna wibracja, czyli krótko mówiąc, depresję mamy z zaburzenia pola magnetycznego. Bo to pole magnetyczne jest to już zbadany temat dosyć obszernie, naukowo. I trzeba zwrócić uwagę na to, że żyjemy w bardzo potężnych polach sił, przeciążeniach elektromagnetycznych. Nie tylko z sieci wysokiego napięcia, nie tylko z tworników, nie tylko elektroniki wszechobecnej. I trzeba też wiedzieć, że przecież są badania w kierunku wpływu fal elektromagnetycznych o niskich czy wysokich częstotliwościach na organizm ludzki. I okazuje się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne. Ale cóż, żyjemy w takich czasach, w których uwolnienie praktycznie się od tego rodzaju komunikacji czy przesyłu energetycznych jest już niemożliwe. To jest już nie do cofnięcia, można by tak powiedzieć. No z tego też powodu, moi drodzy, musimy się wyjątkowo bardzo chronić, wyjątkowo o siebie dbać, wyjątkowo dbać o swoje własne zdrowie, bo to jest taki, powiem wprost, pole elektromagnetyczne to jest taki cichy morderca, który wpływa niezwykle ogromną siłą na układ limfatyczny człowieka, niezwykle mocno na układ parasympatyczny, na układ nerwowy i oczywiście niesamowicie zaburza przede wszystkim potencjał fal elektromagnetycznych, które są też
nośnikami energii mentalnej. Więc zaburza myślenie, zaburza, stwarza przede wszystkim poprzez określone częstotliwości bardzo potężne zaburzenie woli. I o tym, moi drodzy Państwo, zresztą ode mnie zawsze słyszycie. Dzisiaj tak mnie natchnął taki temat właśnie, żeby poruszyć pola elektromagnetyczne, oczyszczenie z tych właśnie nośników, tworników, bo przecież praktycznie w każdym programie już w tej chwili staram się Wam zaproponować, moi drodzy Państwo, albo oczyszczenie złotą jantrą, losowanie złotej jantry, tak przenośnie mówiąc, albo oczyszczenie śri jantrą, albo oczyszczenie mocą żywiołów. Zawsze w któryś z tych aspektów jest bardzo ważny, ponieważ jest to remedium właśnie, to jest przeciwstawienie się niejako tym wszystkim wpływom pól magnetycznych. Nie mówiąc oczywiście o skażonej żywności, która jest też niezwykle mocno energetyzowana, bo trzeba powiedzieć, że Ziemia ma w tej chwili zaburzony totalnie poziom piezoelektryczności, czyli już nie emituje dobrych fal, które nazywamy piezoelektrycznymi, chroniącymi tak naprawdę powłokę, jak powłoka ozonowa całkowicie otaczająca Ziemię, chroni ją przed wpływem kosmicznym, jest taką tarczą. To oczywiście przecież Ziemia sama w sobie i każdy człowiek posiada tak zwane ciało piezoelektryczne, tak nazywając za profesorem Sedlakiem, czyli emanację elektromagnetyczną naszego ciała, gdzie to powłoka jest po prostu bardzo często już przerwana, nie jest w stanie człowiek sam jakby tej powłoki zregenerować, zatem to jest też dostęp poza obszarem tej powłoki do ciała bioplazmatycznego, czyli do ciała, które już zaczyna wchodzić w patologię, czyli w choroby. I oczywiście z medycznego punktu widzenia ten proces jest jakby troszeczkę mniej widziany, no ale przecież używa medycyna wszelkiego rodzaju właśnie pól magnetycznych do rozpoznawania zaburzonej pracy komórki, czy chorób wprost mówiąc. No ale jakby tutaj też do takiej małej, powiedziałbym, wiedzy zepchnięty jest proces wiedzy na temat pól magnetycznych. Ja często o tym w różnego rodzaju wywiadach, czy spotkaniach, czy prelekcjach przypominam w miarę możliwości o tej właśnie niezwykłej mocy pola magnetycznego, które zaburza pole magnetyczne nasze własne, zmienia biegunowość, zmienia obszary dynamicznej przemiany materii, czyli krótko mówiąc spowalnia przemianę materii, zaburza pracę układu limfatycznego i oczywiście zaburza pracę układu endokrynnego, czyli krótko mówiąc neurohormonalnego. Stąd taka wielka ilość problemów z depresjami, z chorobami, z nałogami, bo to jest zaburzenie właśnie głównie właśnie pól magnetycznych. Doprowadzenie, bo większość osób nigdy nie odpowie wprost, że wie, co jest przyczyną ich depresji, bo nie ma etymologia, pochodzenie tej problemu, choroby jest nieznane nadal, więc jeżeli nie zostanie jakby tutaj skierowana uwaga w stronę fizyki, w stronę elektrofizyki, krótko mówiąc w kierunku fizyki kwantowej, to oczywiście, że w którymś momencie zostanie to już w pełni zbadane, natomiast na dzień dzisiejszy oczywiście te nauki raczej nie idą w parze, nauki ścisłe, fizyczno-matematyczne czy fizyki kwantowej z medycyną raczej mocno się jeszcze do tej pory omijają. No i tak tytułem, moi drodzy, tutaj właśnie tego wstępu zapraszam, dzwońcie 708-577-220, telefon bezpośredni do mnie do studia, również widzowie spoza granic Polski plus 48-22-523-20-32, płatność kartą płatniczą, tą drogą możecie się, moi drodzy Państwo, zapisać na ceremonię ognia, w tym miesiącu jest to wyjątkowa ceremonia, bo przesileniowa, więc jest to w okresie 21-22 marca. Wszyscy znamy to popularne, ogólnoświatowe nawet takie, no można powiedzieć wprost, święto topienia marzanny, pożegnania zimy i tak dalej. No my żegnamy w myśl tutaj, moi drodzy, naszego kręgu duchowego, żegnamy Archanioła Gabriela, a witamy Archanioła Rafaela, czyli tego, który zwiastował jako Gabriel i tego, który będzie nas uzdrawiał, będzie nas oczyszczał 21-22 marca.
To jest bardzo ważny czas, bo ten czas jest szczególny, właśnie kwartał. Stąd ja nawet w pierwszym programie, bo miałem przyjemność w ogóle prowadzić pierwszy program z nowego studia, drodzy Państwo, dla Was, z przyjemnością zasugerowałem, że teraz godziny programowe są od godziny 18 do godziny 21, od 21 do godziny 24, więc to są co? Moi drodzy, pamiętacie oczywiście, to są te kardynalne zmiany pór godzin. To jest idealny czas. Do czego idealny? Do zmiany energetycznej co 3 godziny, jak ten kwartał właśnie roczny, zmienia nam się radykalnie energetyka. Już nie mówiąc nawet o medycynie chińskiej i radykalnych zmianach energetycznych narządowych. Ale trzeba wziąć też pod uwagę to właśnie to, że w tym czasie jest to idealny czas właśnie na to, żeby zażyć olej w postaci ciepłej, przygotowanej wody w tych radykalnych godzinach takich. No i oczywiście również lekarstwa wszelkiego rodzaju, bądź podejmować terapię. No i witam serdecznie, Zbyszko Patyk, dobry wieczór. Dzień dobry, panie Zbyszku. Ja mam na imię Basia, 31 marzec, 45 rok. Mhm. I proszę mnie uzdrowić, czy podać, co mam bakterie w moczu. Leczę się około roku, biorę antybiotyki. I tak, raz jest bakteria, raz jej nie ma. I po prostu mnie to męczy. No, nie wątpię. Jest wykryta? Jaki jest, rodzaj? Tak. Tak, czy... Klebsiella. Dobrze. Klebsiella, dobrze. Dobrze usłyszałem Klebsiella? Tak. Drodzy. Jak Krystyna. No, tak, Klebsiella. Dobrze. To jest bakteryjka, która mieści się, bardzo dobrze się ma i w układzie oddechowym, i w układzie moczowo-płciowym. Także tak? Dosyć taka, no powiedziałbym, szybko nawracająca, jak to bakteryjki. No nie mogę jej się pozbyć wcale. No, jest bardzo trudna, że tak powiem, i odporna na antybiotyki. Rozumiem, że wszystkie inne badania, prawda, celowane, ale antybiogram i celowane są antybiotyki, tak? Zgodnie z potrzebami. Jakim antybiotyk mam brać. Teraz jestem antybiogram. Szczepionkę teraz akurat biorę. Aha. No muszą być prawdopodobnie jeszcze jakieś towarzyszące najprawdopodobniej, które czasami w laboratoriach są mniej wykrywalne. W związku z tym wtedy one się mutują i dosyć mocno przechodzą na szczepy. Ale w sumie zostawmy tutaj taką sferę medyczną. To ja panią poproszę, pani, jak pani powiedziała, pani Basia, tak? Dobrze. Tak. Proszę uprzejmie położyć rękę tak w okolicy właśnie pęcherza moczowego. Zrobimy sesję uzdrawiania, zrobię pani przekaz dowolnie wybraną, która pani czuje intuicyjnie. Dobrze. Dowolnie wybraną. Tak? I zaczynamy. Proszę zacząć ze mną oddychać, wdech nosem, wydech nosem, z możliwą taką sferą nie zatrzymywania po wdechu ani po wydechu, z aktywnością taką wdech i wydech, tak? Bez zatrzymywania, dłuższy wydech. A ja postaram się skierować tutaj w stronę pani, oczyścić przede wszystkim dolne regiony i przekazywać do pani energię. Dobrze. Troszkę rączkę proszę podnieść wyżej, w okolice pępka. I dobrze. Wdech nosem, wydech ustami.
Dobrze. Rękę w okolice klatki piersiowej, czyli tak pod piersiami, tak dokładnie na splocie słonecznym. Tak. Wdech ustami, wydech nosem. Wdech, krótki wdech, dłuższy wydech. Dobrze. Rękę wyżej, na klatkę piersiową, w okolicę gardła. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze, świetnie. Ściągnąć tak jakby tę energię od siebie, odrzucić. Proszę spróbować takiej tej terapii picia przegotowanej wody. Ja piję codziennie rano. Ale tylko codziennie rano. A właśnie chodzi o to, żeby pić co godzinkę kilka łyczków, pół szklaneczki gorącej przygotowanej, długo gotować, żeby uwolnić jony tlenu. Najlepiej, żeby to było w garnuszku czy w czajniku takim, jak to mówią dawnym, żeby długo się gotowała, żeby miała przynajmniej 100 stopni Celsjusza. Broń Boże w czajniku elektrycznym. I chodzi o to, żeby jak pojawią się bąbelki na powierzchni wody, to wtedy już uwalniają się jony tlenu. One likwidują bakterie beztlenowe, mówiąc tak wprost. To jest bakteria beztlenowiec, więc ona bardzo chętnie, po pierwsze lubi zimno, nie wolno się naziębiać, nie wolno w żaden sposób tutaj wychładzać się, więc trzeba zmienić metabolizm. Picie przygotowanej gorącej wody powoduje zmianę metabolizmu, czyli rozgrzanie organizmu od wewnątrz. Tutaj nie chodzi wcale o wodę, bo nie ma większego wydzielania moczu po piciu zagotowanej wody dobrej, ciepłej. Nigdy nie pić wody zimnej, wystudzonej. I tak proszę to zrobić przynajmniej przez miesiąc czasu, to wtedy utrzyma się odpowiedni poziom energetyki. Z tą energetyką i te ćwiczenia robić sobie oddechowe, które teraz z panią zrobiłem, czyli ziemia, woda, ogień, powietrze. W tej konsekwencji jakby zacząć od poziomu ziemi, czyli wdech nosem, wdech ustami, wydech nosem i wdech, wydech ustami i zejść z powrotem do elementu ziemi. Tak? I koniecznie tą ciepłą, gorącą, przygotowaną wodę. Zmieni się naprawdę, zauważy pani, tylko koniecznie co godzinę albo nawet co pół godziny, po kilka łyczków. Najlepiej by było taki system 21 łyków. Czyli każdy łyk wypić, połknąć, wypić, połknąć, wypić, połknąć. I wtedy ten czas się wydłuża i oczywiście powstaje wtedy zjawisko piezoelektryczności w jamie ustnej. Czyli krótko leczy to w garnuszku, bo ja mam czajnik elektryczny, czyli w garnuszku to robić. Najlepiej by było. Najlepiej by było, dlatego że chodzi tutaj cały czas o to, że zapominamy o tej ważnej takiej wartości, którą zawsze pamiętaliśmy kiedyś, bo nie było innych źródeł ogrzewania wody, tak? Nie było czajników elektrycznych. To no ludzie pili bardzo dobrą, zdrową wodę. Czy coś jeszcze pani tutaj pomóc? I miód wrzosowy. Miód wrzosowy, koniecznie. Nie wiem, sobie pan, panie Zbyszku, jeszcze może coś zrobić. No i miód wrzosowy. Pani Basiu, miód wrzosowy. Idealny jest na drogi moczowe. Idealny. Wrzosowy, dobrze. Wrzosowy. Koniecznie miód wrzosowy. I w taki nie jeść go, tylko trzymać pod językiem do rozpuszczenia łyżeczkę.
Tak, do, no pół łyżeczki, łyżeczkę, no zależy jak się uda na początek, tak? Żeby się wymieszał ze śliną i po prostu, żeby był wchłaniany przez śliniawki. Natychmiast dostaje się do krwiobiegu i bardzo szybko dostaje się do układu moczowego, tak? No super, no dobra, będę tak robiła. No jak to wie pani, jak stare potasze porzekadło, tak? Nie potrawa, lecz przyprawa. Dobrze, no dobrze Pani no, Zbyszku. Ja pana tutaj sposób. Słucham bez przerwy. Cieszę także się bardzo. Jestem no, zachwycona i no. Dlatego dzwonię. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. Ja również. Mhm. Pozdrawiam. Dobrze. No i moi kochani, widzę, że SMS-y od Was spływają do mnie na tablecik, z czego jestem bardzo szczęśliwy. I tylko przypomnę. SMS EZO 73212, anonimowy AN7416, oczyszczenie śryjątrą pod numerem 7416. Moi drodzy, tutaj jest też to bardzo ważne, jak wspomniałem, śryjątra jest królową wszystkich jantr. Jantry mnie ze wszystkich stron, że tak to określę, obejmują, okrążają. To jest jantra, która chroni przede mną. Tutaj jest taka jantra ochronna. Ona neutralizuje, można by tak powiedzieć, tak zwana jantra przyjacielska, jantra przyjaciel, śiwadzi jantra. To jest jantra, która wysyła bardzo taką pozytywną energię, bardzo taką wspierającą, otwierającą. Ona mi zawsze towarzyszy i w programach, moi drodzy, i na wszelkiego rodzaju, na przykład prelekcjach, też jest zawsze blisko mnie, bo to jest właśnie ta jantra, która pochłania wszelkiego rodzaju takie negatywne energie. Mówię o negatywnych, to właśnie o to, co wspomniałem na początku programu. Magnetyzm przede wszystkim skupia na sobie, jest takim odpromiennikiem, dokładnie mówiąc, takim językiem radiestezyjnym, bo wtedy zabiera te negatywne ze wszystkich poziomów energię do siebie i ona je po prostu, ja to wprost powiem, przerabia jak pralka, jak zmywarka. Usuwa właśnie negatywy. Dlatego jantry też można stosować w taki sposób jako remedia, umieszczając je tak na widoku, żeby mieć gdzieś na jakieś, oczywiście nie jest przypadkiem, na której ścianie na przykład w domu, bądź też na suficie, jeśli to możliwe, czy pod łóżkiem, żeby chronić swoje ciało przed wszelkiego rodzaju chorobami. Jantra sama w sobie jest bardzo taką świętą geometrią, a ona się na pewno nie pogniewa, jeżeli wam będzie, moi drodzy, służyła właśnie w taki sposób. Oczywiście powinien to zainstalować taką jantrę w waszym domu, tak jak ja na przykład mistrz określonych metod terapii i działania, tak, czy mistrz duchowego uzdrawiania, czyli taka osoba, która ma do tego przekaz czy autoryzację, tak? Wszelkiego rodzaju działania. Ja robię też i oczywiście aranżacje według starożytnej sztuki. Was tu to jest coś takiego zbliżonego do, jakbyście Państwo nigdy o tym nie słyszeli, to Feng Shui na pewno wielu osób słyszało i wie, to jest właśnie was tu duch przestrzeni, jest matką właśnie tych Feng Shui, czyli sztuk aranżacji wnętrz i otoczenia według określonych zasad. Zapraszam teraz na krótki materiał filmowy, abyście Państwo się z nim zapoznali, kontemplowali i oczywiście byli już chętni i ochoczy do tego, żeby wysyłać SMS o treści ogień, imię, data urodzenia, intencja 73350. Zapraszam. Ceremonie ogniowe są taką wartością nadrzędną, taką, którą otrzymaliśmy od starożytnych, a pielęgnujemy do czasów współczesnych. Dlaczego właśnie taki sposób przekazywania, ofiarowywania swoich intencji, potrzeb, prób, stworzenia nowego, dobrego świata dla siebie? Właśnie dlatego, że ogień nie tylko w tej wartości takiej swojej ofiarniczej, ofiarnej, skierowanej w obdarowywanie, kiedy prezent chcemy komuś podarować, komuś bliskiemu na urodziny, to staramy się oczywiście ten prezent kupić jak najlepszy, jak najbogatszy, jak najbardziej i najpiękniej zapakowany, podać go pięknie w uroczystym momencie, w uroczystej chwili. Taki sam sposób dokładnie w sferze duchowej odnosi się do celebrowania ogni ofiarnych. Właśnie w taki sam sposób wszystkie prośby, wszystkie potrzeby w kierunku dobrego zdrowia, usunięcia chorób z życia, usunięcia pecha,
pomnożenia swojego majątku, pomnożenia swojego szczęścia, pomnożenia wszystkich dóbr, których tak pragniemy, które są tą wykładnią szczęścia, czyli dobrobyt materialny, radość i szczęście rodzinne, radość i szczęście w pracy, co się wiąże oczywiście z sukcesami. To wszystko odpowiednio przygotowane intencją, odpowiednio przygotowane przeze mnie do ceremonii ogniowej w postaci określonych atrybutów i paraphernaliów, które są potrzebne właśnie podczas dokonywania takiej ceremonii ogniowej. Są tak właśnie przeze mnie i przez Was, drodzy moi i Państwo, pielęgnowane i spełnione. Dlatego ceremonie ogniowe, zwłaszcza w dzisiejszej dobie, w dzisiejszym czasie, czasu tego bardzo szczególnego, bardzo wyjątkowego, w tym dobrostanie, w którym żyjemy, a jednocześnie w bardzo dynamicznych, zmieniających się czasach, to też musimy mieć świadomość tego, że ofiarowywanie nawet takich intencji jak potrzeba spokoju, potrzeba miłości, potrzeba płynąca z serca jest tą potrzebą, które ogień ofiarny przyjmie i spełni. Właśnie ogień ofiarny w swojej takiej pierwotnej formie, nazywany ogniem osobowym, nazywany samym wstąpieniem pierwszej ablacji, pierwszego aktu wstąpienia Bożego, aby osiągnąć ten cel, jakim jest szczęście i dobro. I tak, kochani, stało się, czyli zapraszam, kontynuujcie SMS-y do mnie. Właśnie ceremonia ogień, ogień, imię, data urodzenia, intencja 73-350. Też, jak wspomniałem, wspaniałość określonych zasad takiego naszego wspólnego kręgu mocy, kręgu duchowego. To jest właśnie to, co najbardziej cenię. Właśnie ten nasz wzajemny kontakt, moi drodzy Państwo, bo jesteście cały czas, że tak to określę, aktywni jako widzowie telefonicznie i też internetowo, za co zresztą bardzo dziękuję od zawsze, że istotny jest ten właśnie nasz taki wspólny, wzajemnie się wspierający duchowy krąg. No i właśnie docierają do mnie cały czas SMS-y. I zacznę od SMS-a pomoc. Pisze pani Anna, urodzona 27 stycznia 1979 rok. Proszę o zabieg na kręgosłup i nerwy. Pani Anna. No, zgodnie tutaj z przywilejem numerologicznym, to rzeczywiście ten układ nerwowy jest dosyć wrażliwy, nawet nadwrażliwy bym to tak określił. I już tutaj działam. Sprawdzę tylko, co się u pani tutaj dzieje i z którym odcinkiem najbardziej. To będzie mi pomocne w tym. To urządzenie. Tak, tutaj kręgosłup wyraźnie się objawia. I szyjny, piersiowy. I już robię oczyszczenie. Zaraz zrobię przekaz fantomowy, aby panią wesprzeć w tym i usunięciu tego problemu. No, tak mi się tutaj pojawiał. TH4, szyjny i lędźwiowy.
Dobrze. I robię przekaz oczyszczeni i fantomowe wsparcie. Odcinek piersiowy, szyjny i lędźwiowy. Dobrze. I przekaz. I pozdrawiam serdecznie. I zamknięcie. Dobrze. I następny SMS. Anonimowy. Do pana Zbyszko. Pisze tutaj do mnie pani. Proszę o oczyszczenie czakr. I miłego programu. Dziękuję. Anonimowo. Pani Brygida, ale datę zachowuje dla siebie. Oczyszczenie czakr. Zrobię to tutaj przez minerały też, przede wszystkim, żeby panią tutaj wzmocnić bardzo intensywnie. Muladhara Yamaha, pierwszą czakrę, drugą czakrę, trzecią czakrę. Czwartą. Piątą, szóstą i siódmą. I teraz zróbmy to rodrakszą. Dobrze. Pani Brygida, oczyszczenie czakr, zharmonizowanie czakr. Harmonizuję pierwszą czakrę. Drugą czakrę. Trzecią czakrę. Czwartą czakrę. Piątą czakrę. Szóstą. I siódmą. Łączę synaptycznie siódmą i szóstą. Szóstą i piątą. Piątą i czwartą. Czwartą i trzecią. Trzecią z drugą. I drugą z pierwszą. Ogólne oczyszczenie ciała astralnego, ciała mentalnego. I ciało eteryczne. Dobrze. I pozdrawiam serdecznie panią. Następny SMS.
I do pana Zbyszko. Jolanta, urodzona 12 lipca 1960 rok. Jolanta i Andrzej. Urodzony 21 lipiec 1958 rok. Proszę o uzdrowienie relacji. Czy przetrwamy kryzys? Pyta Jola. Bardzo ciekawy portret, ale bardzo trudny temat, jeżeli chodzi tutaj o relację waszą, moi drodzy. Zaraz sprawdzę dokładnie. Jesteście trójką z odwrotnego liczenia, czyli tak można to ująć bardziej w sferze z 12 i z 21 i tej siódemeczki tutaj też nam troszeczkę wojują. 3 i 3. Generalnie w kontekście przetłumaczenia tego na język wibracji, pani ma tutaj mocne słońce i za nim idące mocny księżyc. U pana jest odwrotnie, księżyc, potem słońce. Stąd ścieracie się z poglądami i stąd są kryzysy. Wibracje liczbowe często się wzajemnie wykluczają, aczkolwiek układ duchowy jest bardzo korzystny. Trójki, myśląc o Jowiszu, nie działają antagonistycznie bardzo na siebie. Jest to nawet układ korzystny i nawet skory do współpracy. Natomiast w związkach, jak to w związkach, gdyby to były związki przyjacielskie, nie partnerskie, i gdyby tutaj nie było tej sfery takiej, byłoby to na pewno intymności, byłoby to na pewno łatwiejsze, wiele problemów do rozwiązania. Ale co nie oznacza, że ja nie mogę wam w tej chwili pomóc. Każde oczyszczenie, każda taka sfera równoważenia energetycznego powoduje wpływ dalszy. Jednak nasze życie i nasze ciało to jest urządzenie elektryczne pod napięciem. Zatem trzeba mieć świadomość tego, że choroba, zaburzenia w cyklu chorobowym to nie tylko są wirusy, bakterie i wszelkiego rodzaju zmiany energetyczne. Są tutaj najbardziej jakby łatwe do odnalezienia, ale też i najtrudniejsze do naprawienia. Dlatego, że większość osób nie zdaje sobie w ogóle z tego sprawy, że ciało energetyczne jest ciałem, które podlega ciągłym zmianom, nawet w ciągu kilku sekund, milisekund. Zmiany następują komórkowe, miliony komórek zmieniają swoje, że tak powiem, sfery energetyczne, i albo są to komórki zdrowe, albo są to komórki chore. I to się dzieje cały czas, z każdym słowem, z każdą reakcją, z każdym mrugnięciem powieki. Przecież, tak? Nie jest to cykl stały, te ciągłe zmiany następują. No więc oczywiście tak samo się to dzieje w psychice i w naszym elementarnym takim doświadczeniu poprzez percepcję, poprzez określone bodźce. Otrzymuje człowiek informacje ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, tak? I albo się temu poddaje, albo też oczywiście w pewnym sensie się temu przeciwstawia ze zrozumieniem i przez to osiąga równowagę zdrowia. Nie każda sfera musi się natychmiast poddać tak, działaniom. Bywa też tak oczywiście, że my się musimy poddać i taki jest, powiedzmy, cel samego życia. Ale tutaj patrzmy z punktu widzenia przede wszystkim Andrzeja i Joli. Oczyszczenie energetyczne, oczyszczenie czakr, oczyszczenie związku, zrównoważenie tego związku, doprowadzenie do równowagi takiej energetycznej, żeby ten związek, ta relacja, przede wszystkim zażegnać ten kryzys.
oczyszczony, zrównoważony. O, świetnie, doskonale. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patek. Ja również witam. Wczoraj rozmawialiśmy i dzisiaj bym poprosiła o dokończenie uzdrawiania. Czuję się lepiej. Tak? Bardzo dziękuję. Na zdrowie. Dziękuję bardzo. No, Pani Zbyszko, bym poprosiła dzisiaj o oczyszczanie, bo nie zdążyliśmy wątroby, trzustki, śledziony, krwi, limfy. To dobrze. Tak wszystko z trawieniem to jest, tak? Dokładnie. Jakąś tam jantrę na sen, jak byłem na wsparcie, bo mam cały czas ten sen zakłócony. Tak. Czy to, Panie Zbyszko, Pan sprawdził, czy jest jakiś jest wpływ planet w tej chwili, że tak źle śpię? Już sprawdzę, tylko ułożę remedium do oczyszczenia krwi i zrównoważenia tutaj całego procesu, żeby Panią tutaj wspomóc od razu. U Pani jest tak, jeszcze jeden. Już zobaczę, co to u Pani jest takiego najbardziej tutaj konstruktywnego. Może zobaczmy to w ten sposób. Szybciutko to sprawdzę. Tam ciągle się ta wątroba, trzustka, woreczek odzywa. Tak. Tak, dokładnie. Czy powiem tak, może być też takie, pani nie choruje na cukrzycę? Nie, nie. Tak leciutko nieraz skacze mi cukier. Skacze cukier jednak, tak? Troszeczkę, no tak jakby troszkę była zatkana droga, arteria, trzustka nie wyrzuca do żółci, do dwunastnicy. Zaraz to jeszcze dokładnie sprawdzę. Tak mi się tutaj coś pojawia. No, dokładnie. Szóstka. Mówi pani, co tutaj może przeszkadzać, tak? No dzisiaj jest pani dzień, można by tak powiedzieć, tak? Wibracje są bardzo korzystne, bardzo pozytywne. Piątek jest pani dniem. Jest w tej chwili taki intensywny proces działania, neutralne, zimne kobiety. Niestety przy takich zaburzeniach temperatury, jakie w tej chwili są, obniżone temperatury, u Pani reaguje natychmiastowo ośrodek śluzu, czyli kappa, krótko mówiąc ajurwedyjsko, więc powstaje wtedy takie, można powiedzieć, zakłócenie energetyczne wewnątrz organizmu, no bo też takim żywiołem rządzącym jest woda. W związku tutaj powstaje taka osłabiona, że tak powiem, reakcja w ogóle organizmu, metabolizm jest troszeczkę zaburzony wtedy. Warto pić tą przygotowaną gorącą wodę. Dla pani to jest szczególnie ważne, dlatego żeby to pić co pół godziny i koniecznie gorącą, przygotowaną, żeby uwalniać jony tlenu. Koniecznie. Ja to robię. No i oczywiście robić to tak co pół godzinki i przez dłuższy okres czasu, czy minimalnie 3 miesiące, żeby dostarczać tutaj tę energetykę. Już tutaj oczyszczam przez piramidy. Dobrze. Zrównoważymy całe środowisko energetyczne, oczyszczenie krwi przede wszystkim. Jeszcze sprawdzę merkabą. Czy robimy dzisiaj również przekaz, energię, pracę z oddechem? Znaczy, ja i w domu też ćwiczę. No możemy zrobić. Możemy. A dzisiaj energetyka jaka moja tam jest? Bo była wczoraj duża. Padła, czy poszła jeszcze wyżej? Może ponad 100? Tak szybko to nie ucieka. O nie, 100 to by była nadwrażliwość. To nie byłoby korzystne, dlatego że nadwrażliwość powoduje bardzo duże takie wahania emocjonalne. To się raczej nawet nie kalkuluje. Ale już sprawdzam. Nie, no nieźle jest. Jest 90-92. Pięknie. Na chwilę obecną, tak. Ponad 100 to już jest nadwrażliwość i to taka bardzo, no, nawet tutaj w tą stronę nie ma czego poszukiwać, bo to już jest taka, no, szkodząca wręcz nawet, bo wtedy przyciąganie to magnetyczne jest nawet nadmierne.
Dobrze, energetykę mamy, jeszcze tutaj dokończę. Ale proszę ze mną, proszę położyć rękę na splocie słonecznym, wdychać ustami, wydychać nosem. To ja wtedy bardziej się skupię na narządach wewnętrznych i na całym sferze układu trawiennego. Wdech ustami, wydech nosem. Dobrze, jeszcze chwilę, jeszcze oddychamy. Dobrze. I jeszcze oczyszczam głowę, ośrodek snu. Wdech ustami, wydech ustami. No i mamy koniec połączenia. Ale w sumie to już nam się tutaj udało bardzo dużo zrobić. Wspólnie. O, świetnie. Na problemy ze snem to jeszcze tutaj, bo nie zdążyłem pani tego powiedzieć, bo oczywiście jeżeli podejmuję kilka tematów, moi drodzy państwo, to to jest jakby czasami pewne rzeczy mogą umknąć, ale to oczywiście mówię w tym sensie takim czasowym, tak? Kończy się połączenie, no i już mamy w tym momencie po temacie. Powiem tak, bardzo istotne, żeby pani nie trzymała głowy, bądź państwo w ogóle, tak? Najlepszym kierunkiem do spania niejako to jest kierunek wschodni, następnie południowy, głowa w tym kierunku, łóżko skierowane, czy w ogóle głowa. Kierunek wschodni, południowy, zachodni i północny na samym końcu. Nie uwrażliwiamy się przez kierunek północny. Kiedyś chodziły takie teorie radiestezyjne, że zasada powinna być taka, że człowiek wtedy powinien spać głową na północ skierowaną. To oczywiście według siatki geopatycznej to naturalnie jest nadwrażliwy. Normalnie człowiekowi do życia i do zdrowia i do szczęścia jest potrzebny przede wszystkim spokój podczas snu, a nie nadwrażliwość, więc tutaj kierunek wschodni, kierunek wiedzy, kierunek południowy, kierunek aktywności, kierunek zachodni, kierunek spokoju są takimi najbardziej pozytywnymi. Zależnie też jeszcze od wieku, oczywiście jaki posiadamy, powinniśmy wybierać te kierunki. Kiedy w wieku jesteśmy bardziej zaawansowanym, raczej nie kierować głowy na kierunek zachodni, bo to jest kierunek późnego wieku, saturnowy, więc wtedy nie dorzucamy sobie niejako tej energii do swojego życia. Staramy się przede wszystkim iść kierunek młodości, kierunek wschodni, bądź też południowy. Te kierunki energetycznie przede wszystkim taką osobę wspierają, nie przyspieszają niejako jej takiego stanu, nie pogłębiają, że tak powiem, tak, stanu późnego wieku, tak. Nie lubię słowa starości, ale cóż, trzeba to jakoś nazwać, tak? No i przechodzę do następnego SMS-a, moi drodzy. Zapraszam, dzwońcie, piszcie. Przede wszystkim, no jeszcze mamy 2 godziny programu, więc postarajcie się, moi drodzy państwo, jak najwięcej z tego korzystać. Później będę miał taki troszeczkę urlop, więc przynajmniej tydzień się nie będziemy widzieć. Więc zapraszam was w tej chwili, żebyście jak najwięcej skorzystali z mojej pomocy, z moich działań, z moich przekazów i oczywiście z mojej wiedzy. Zapraszam serdecznie. Pani Magdalena. Cudowny panie Zbyszko, pisze pani Magdalena, urodzona 24 marca 1977 roku. Proszę o energię, aplikację na miłość do siebie, nie umiem sobie siebie kochać. No cóż.
Nie, dziękuję, pozdrawiam. Dobrze. To jest, są Państwo, zresztą znacie moje słowa. Zapewne, jeżeli oglądaliście lub nie, to zapraszam, obejrzyjcie odcinek jeszcze bliżej w Elżbiety Macieja z moim udziałem. Program jest już aktualnie w internecie, możecie go obejrzeć. Właśnie tam zwracam uwagę przede wszystkim podczas tego naszego takiego filozoficznego, bym powiedział, spotkania, ale oczywiście praktycznego w obszarze praktycyzmu, zgodnie z potrzebami dzisiejszego, powiedziałbym, czasu, no to trzeba mieć tę świadomość, że bardzo mocno została zepchnięta rola nasza dbałości o siebie, dbałości o swoje zdrowie do bardzo, bardzo wielu czynności. Jesteśmy rozszarpani dosłownie, wszyscy moi drodzy, wszyscy bez wyjątku, przez nie mamy czasu dla siebie, nikt go nie ma, bo tyle jest bodźców, jakich jeszcze nigdy nie było. Jesteśmy zaangażowani w różnego rodzaju relacje, działania. Skutkiem tego są oczywiście problemy ze zdrowiem, problemy przede wszystkim z wieloma czynnikami związanymi tutaj z rozchwianiem całego organizmu. Także, droga Pani Magdaleno, ja już ustawiłem na punkcie centralnym serduszko kwarcu różowego. Wspomogę Panią tutaj ustawieniem czakralnym jeszcze bardzo mocno, żeby tutaj otworzyć dla Pani tę sferę. To jest też pojęcie bardzo abstrakcyjne, jeżeli chodzi o sferę miłości do siebie, bo większość osób deklaruje, że jednak siebie troszkę lubi, chociaż nie do końca jest to tak dobrze zrozumiane, jeżeli chodzi o tę miłość, taką adorację siebie, czyli dbałość, ofiarnictwo, składanie, to co mówię, najbardziej i najłatwiej jest dostać się niejako do swojego wnętrza. Ja tutaj wprowadzam już szmaragdową energię przez splot do serca Pani Magdaleny, 24 marca 77. Dobrze. I tu troszkę obrotów i już działamy. Dobrze. O, świetnie. Doskonale. Obroty mamy doskonałe, Pani Magdaleno. Dobrze. Aplikacje i pozdrawiam oczywiście. Przekaz. Proszę nad sobą pracować, oddychać. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Dobry wieczór. Wieczór. Czym mogę pomóc? Tam już jest anonimowo podane. Tak, wszystko mam. Zawsze. Wydawca o to dba, moja droga Pani. Żeby wszystko było w odpowiednim czasie. Mamy wspaniały zespół, także zawsze mamy szansę wszystko zrobić w odpowiednim czasie. W czym mogę pomóc na chwilę obecną? No, ja mam tam w dokumentach datę. Mhm. Czy to jest 17? Tak. Wszystko mam. Mhm. Ale która to jest prawdziwa, bo nie wiem, jak się posługiwać tam. Wszystko zależy od tego, jaką Pani datę bardziej częściej używa i co dla Pani jest istotne. Jeżeli jest w dokumentach określona data, to tylko jest wtedy aktywna i ważna wibracja, kiedy są używane dokumenty. Natomiast ona ma słabszą intencję, jeżeli na przykład ktoś się przedstawia albo czuje swoją datę w innym okresie. Dużo tutaj nie zmienia, można by tak powiedzieć, bo te wibracje są bardzo do siebie zbliżone. Nie ma dużej rozbieżności, bo jest bezpośrednio wibracja jedna po drugiej następująca. W czym mogę teraz pomóc? Ja bym prosiła o oczyszczenie krwi, ochronę, no i zdrowie bym prosiła. 1, 7, 8. Dobrze, już oczyszczamy krew, to może zróbmy przekaz, zróbmy sesję oddechową, to będzie najszybciej działało. Ja jednocześnie tutaj ustawię jaspisową piramidę, żeby wzmocnić tutaj Panią. Oczyszczenie krwi, to dla Pani jest jakby w tej chwili ważne. Jaki powód będzie, czyli
I są problemy jakieś z wątrobą? No, nie wiem, chyba tak. Jak wszyscy, tak? Bo bardzo mnie prawa strona boli. Mhm. Noga. Rozumiem. Noga, puchną nogi. Puchną też nogi, tak? Już tutaj sobie sprawdziłem. Dobrze. Pani... Tam pamięć poprawić. Mhm. Pani jest w tej chwili na jakimś leczeniu farmakologicznym? Bierze pani jakieś leki? Tak, biorę. Tak? Tak. Mhm. Ale to nie tylko w kierunku organów wewnętrznych, tak? No nie. Mhm. Rozumiem. Dobrze. Ja teraz oczyszczę tutaj w tej chwili właśnie tą prawą stronę. Widzę tak dobrze, może tak być. Wątroba. No i kręgosłup. I kręgosłup. No to zawsze ze sobą jest jak najbardziej skojarzone. Jak najbardziej. No i w panie też, żeby lepiej było. Bierze pani jakieś lekarstwa na sen? Nie. 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 Dobrze. Dobrze, to żeby panią tutaj wspomóc, proszę położyć rękę na splocie słonecznym, właśnie tak, żeby objąć z jednej strony jakby śledzione wątrobę, z jednej i z drugiej strony. Wątroba śledziona trzustka. Ja już tutaj robię układ oczyszczenia endopiramidowego. Wdychamy ustami, wydychamy nosem, dobrze? Wdech ustami, wydech nosem. Udaje się? Tak. Dobrze. Wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nos. Dobrze, oczyszczam wątrobę śledzioną trzustkę. Równoważę również ośrodek snu. Bardziej rękę proszę przesunąć w stronę prawą, tak żeby bardziej objąć tę wątrobę i prawą stronę. Ból promieniuje do nogi z przodu, czy bardziej z tyłu? Z przodu. Z przodu. Czyli tak jakby po udzie idzie, tak? Tak, tak. Mhm. Węzły chłonne nie są bolesne? Nie. Pachwinowe nie. No pachwina to mnie boli. Tak? Ale w nocy. No właśnie, dlatego zapytałem, bo tutaj też mi się pojawia taka sfera. Już to oczyszczam, dobrze. Proszę zsunąć rękę właśnie w okolice pachwiny, w to bolące miejsce, tak? I zacząć ze mną oddychać, wdech nosem, wydech ustami, dobrze? Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Rękę troszkę obniżyć, sunąć właśnie w okolice tej bolącej pachwiny. Wdech nosem, wydech nosem.
I wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. Zabrać rękę z tej okolicy, odprężyć się i proszę jeszcze przyjąć ode mnie przekaz. Spokojnie sobie oddychać, łagodnie, stabilnie. Równy oddech, bez zatrzymywania po wdechu i wydechu. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś problemy ze zdrowiem, bądź też na co zwrócić uwagę w tej chwili? Aha, kręgosłup to jest oczyszczony. Mhm. Cały czas z tym pracujemy. Oczyszczenie krwi to jest też oczyszczenie przede wszystkim w sferze kręgosłupa. A głowa tam jest wszystko w porządku? Co pani rozumie wszystko w porządku? Czy jakieś zmiany, czy poszukiwania? Proszę? Krwiaki tam były. No. Właśnie dlatego pytałem. Mówiłem, oczyszczam ośrodek snu i oczyszczam region głowy zawsze. W tej chwili jest tutaj pani jest po leczeniu, tak? Cały czas, jeżeli chodzi o tutaj tak. Te krwiaki, tak? Tak, tak. Mhm. Dobrze. A żebra w lewej stronie są w porządku tam, bo też były stosowane. Ale to już dawno było, tak? No. Z tymi żebrami. 15 stycznia. Upadła pani? Jakiś upadek pani miała? No, miałam takie ciężkie zdarzenie, że... No i przykro. No niedobrze. No. To proszę położyć jeszcze rękę na okolicy żebrowej, dobrze? Dobrze. Mhm. Oprężyć się w miarę możliwości. No tutaj u pani w tym ciele to tak dosyć dużo tych się tematów pojawia, nie, takich zaburzeń zdrowotnych. Proszę nabierać powietrza ze mną, robić wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem. Trzymać rękę na właśnie tym bolesnym miejscu. Dobrze. Jak się oddychało? Dobrze. Było odprężenie tak w tych okolicach żebrowych? Tak. Dobrze. Dobrze, jeszcze proszę teraz sobie spokojnie oddychać, odbierać ode mnie energię. Łagodnie, tak. Robię teraz przekaz, jeszcze sprawdzę, jaki tu jest poziom później narządowy. Dobrze. Dobrze nam to się udało zrobić. Wspólnie. Sprawdzę jeszcze w tej chwili, co tutaj. Jeszcze na co zwrócić uwagę. Ciśnienie jest w normie, czy tendencja do skaczącego?
No nie wiem tego, bo ja zawsze nisko ciśnieniowcem byłam. Nie mierzy pani teraz jakby na stoły. Jakieś bóle nerek pani odczuwa? No niekiedy mnie bolą. Bolą czasem? Tak, tak. Właśnie, mi się tak coś wyraźnie. Bardziej nawet lewa mi się w tej chwili pokazała. No cóż, trzeba to oczyścić. Dobrze. No to zróbmy jeszcze jedną taką, już ostatnią sesję. Wdech nosem, wydech ustami z akcentem na przekaz do nerek, na wzmocnienie nerek. Właśnie taki słaby chill pani czuje, taką słabą energię. Jest pani taka dosyć jakby tutaj w takim niższym. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda na diagramie. Dobrze, oddychamy chwilowo. Ja sprawdzę, jak to jest. No poprawiło się, no jest tak do 80%, ale był spadek dosyć, tu mi wyszło na 60, 58, teraz do 80%. 82, 3, no nieźle. Takie solidne wyczerpanie było. No tak. Teraz jest już, okej. Okay. Proszę? Tak. No, wyraźnie. O, teraz jest okej. Okay. Dobrze. To mamy tak. Tu mamy ten temat rozwiązany, czyli zwróciłem jeszcze na nerki uwagę i... No i cóż, no i mamy koniec połączenia. I cóż, przechodzimy do następnego SMS-a, czy... Tutaj przerwa. No właśnie. To co cóż, kochani, zapraszam na przerwę. Kilka minutek, przerwa reklamowa i zapraszam zaraz po. I kochani, działamy dalej oczywiście, bo zostało nam niecałe 2 godzinki aktywności mojej w programie, no więc zapraszam serdecznie. Dzwońcie, piszcie. Zresztą dzisiaj już jesteście cały czas aktywni, ale myślę, żeby tutaj bardziej tak wzmocnić jeszcze energię. Piątek już jest taki słabym dniem w sensie energetycznym. Jak wiemy, wszyscy już idziemy w kierunku takiego weekendowego dobrostanu, czyli krótko mówiąc, już jest energia Saturna. Już weszliśmy po zachodzie Słońca, wchodzimy w energię Saturna, czyli w energię bardzo duchową. No więc ten czas takiego oczyszczenia duchowego jest bardzo wskazany. I oczywiście już to takie nastawienie saturnowe, tak? No więc oczywiście problemy ze zdrowiem, problemy ze zdrowiem takim emocjonalnym, bo to jest też bardzo ważne, żeby iść w tym kierunku takiego oczyszczenia, transformacji, przemiany, no bo ten duch tak naprawdę on jest najbardziej tutaj transparentnym tą energetyką. Okazuje się, że ciało takie kruchutkie, słabiutkie, jakie posiadamy, moi drodzy, no to jest oczywista sprawa, że ono ciągle podlega różnego rodzaju zmianom, czyli to nazwiemy chorobą, czy nazwiemy takim dobrym samopoczuciem, to i tak jest to ciągłą przemianą. Natomiast duch jest zawsze, musi być ochoczy, zawsze musi być zdrowy. Choć, idąc jak za apostołem Pawłem, choć duch ochoczy, to ciało mdłe. No więc trzeba iść w kierunku rozwiązywania takich problemów, tak? No i oczywiście przechodzę do następnych SMS-ów. Panie Zbyszko, proszę o oczyszczenie, energię, oczyszczenie krwi. Oczywiście jedna Zenona, urodzony 17 kwietnia, 46 rok, choroba gruczołu krokowego, przeżyć na biodro lewe i miednicę, plecy, ból i kaszel. Oczywiście choroba gruczołu krokowego, to wiemy, że tutaj chodzi o nowotwór. No więc już robię oczyszczenie, aplikację. No właśnie, robię tutaj aplikację, ale już mam połączenie, więc to będzie szybko. Tak. Zamknięcie. I już oczyszczone.
stały, że tak powiem, mój klient. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, witam. Podać imię, datę? Tak, bardzo proszę, jeśli można. Jadwiga. Tak. 28.11.43. Dwa dni temu, czy 3 dni dzwoniłam, robił mi pan oczyszczenie krwi, kręgosłupa, bo ja tu już od jakiegoś czasu dłuższego dzwonię o ten kręgosłup lędźwiowy i w ogóle cały. Tak. Pan mi stosuje te swoje tutaj metody i bardzo to pomaga. Tak. No a dzisiaj to po prostu dzwonię dlatego, że no dalej chcę kontynuować to, że to daje rezultaty, to jest raz, a poza tym zauważyłam u siebie takie osłabienie ogólne. Nie wiem, czy to jakaś może się jeszcze infekcja przyplątała, czy coś, bo po prostu jestem taka słaba, pocę się. Wyjście po schodach na górę to tak sprawia mi trudność z oddychaniem, taki problem. No i ten... Co by tu jeszcze? Już sprawdzam, tak. No bo po tym zabiegu się dobrze czułam. Oczyszczenie krwi, to wszystko. Tak. No to musimy to kontynuować po prostu i tyle. Tak. Żeby tutaj no, wzmacniać teraz i oczyszczać. Tak myślę właśnie, że tu pewnie zatoki pewno i te ostrzela, czy ja wiem tak. co, no nie wiem. Ale dobrze pani tutaj podąża, bo ja tutaj już sprawdzam, oczywiście jestem w trakcie już sprawdzania, jak pani do mnie mówi. Tak. Rzeczywiście górne drzewo skrzelowe i tutaj limfa się zatrzymała na poziomie gardła i oskrzeli. Już to oczyszczam. Proszę rękę położyć na właśnie na drzewie oskrzelowym, czyli tak tutaj w okolice, żeby skierować palce w stronę gardła, tak? Tak. I robimy szybciutko wdech ustami, wydech ustami, żeby tutaj sekundki nie tracić. A ja już tutaj stabilizuję, oczyszczam. Wdech ustami, wydech ustami. Dłuższy troszeczkę, zdecydowanie dłuższy wydech, krótszy wdech. Łagodniej, 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 bo słychać wyraźnie świszczenie, delikatnie, żeby tylko energia żeby przechodziła, a żeby nie podrażniać głośni ani oskrzeli. Delikatnie wdech i wydech. Tak. Koniecznie też w miarę możliwości oklepać się, coś wetrzeć, jakiś taki środek rozgrzewający na noc sobie tutaj w oskrzela, bo tu już zaczyna pani świszczeć. Już się tutaj jakaś rzeczywiście infekcja wkradła. W tej chwili będzie lepiej, ale lepiej jeszcze dodatkowo sobie tutaj coś wklepać, jakieś coś rozgrzewającego, tak? Dobrze. Nie schładzającego, tylko rozgrzewającego. Dobrze. To jeszcze podziałam tutaj, sprawdzę w tej chwili, jaka jest u pani energetyka, jaki jest poziom energetyki. Bo to będziemy wiedzieć, czy się bronimy, czy walczymy. Tak. Mhm. No, takie 70... I się w tej chwili pokazuje 75-76 mniej więcej procent. Dobrze. To idziemy dalej, jeszcze działamy, tak? Skieruję teraz całą uwagę na kręgosłup, na wzmocnienie kręgosłupa. Tak. Oczyszczenie kręgosłupa. Proszę rękę położyć, jeśli jest to możliwe, tak złapać się za kość krzyżową albo z przodu, jakby było niewygodnie. Gdzieś tak, jak to mówią, ze krzyże się złapać, tak? Tak. I tak. Wdech nosem, wydech nosem, proszę mnie wspierać, a ja już oczyszczam kręgosłup.
Tylko znowuż delikatnie tutaj oddech nic nie wzmacnia w ogóle przepływu energii, wręcz przeciwnie, blokuje. Trzeba łagodnie, spokojnie sobie wdychać i wydychać, tak żeby tylko otworzyć kanał do energii. I już tutaj oczyszczę. I zacznę właśnie od podstawy. Wdech nosem, wydech nosem. Oczyszczam pierwszy. Drugi. Trzeci i czwarty segment. I wdech nosem, wydech nosem. Z taką intencją jakby podnoszenia dosłownie energii do góry. Od podstawy przez nogi, miednicę aż do podstawy czaszki. O, bardzo dobrze. I kręgosłup tutaj. I zawsze jeszcze był zapiek na kolano prawe, bo przecież to chyba od tego kręgosłupa to idzie, bo jak najbardziej. Miałam już 3 razy wodę ściąganą z tego kolana. Odcinek lędźwiowy. Kolana, kolano to jest L3. Segment tak. Między I L3 i L4. I mam 2 palce, panie Zbyszko, tak. U prawej ręki czubki ścierpnięte. Środkowy palec i przedostatni. I zaraz koło tego następny. Ten chyba serdeczny to jest. Nie. Środkowy, ten duży. Tak. Środkowy i następny w prawo. Rozumiem. Ewidentnie ewidentnie od kręgosłupa, bo tu nie idzie ani po nerwie łokciowym, ani po promieniowym. Bo tak gdyby promieniowy, to by były 2 palce wskazujące i środkowy, drętwiejące, gdyby łokciowy nerw, to serdeczny i mały. Dobrze, proszę rękę położyć na kolanie u siebie. Tak. I jeszcze proszę przyjmować ode mnie przekaz. Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze, doskonale. Można robić na to kolanko sobie kompresy z miodu. No, po prostu troszeczkę miodu rozpuścić w wodzie ciepłej, gazę zamoczyć, taką w ciepłej koniecznie. Tak. Na to nałożyć 2 łyżki dosłownie miodu, najlepiej jakiś wielokwiat, taki, co po prostu jest w miarę uniwersalny. Tak? I z tego sobie robić po prostu kompresiki takie. Oczywiście sprawdzić, czy nie będzie jakiejś reakcji ze skórą. Tak? Delikatnie, żeby tak. Ale to generalnie przy takich właśnie problemach doskonale wyciąga. Co jeszcze my tutaj możemy zrobić? To co? Czyścimy krew, tak? Ja spisy układam i już biegniemy w tym temacie do przodu. Dokładnie. Co się tutaj uda nam zrobić dzisiaj, to się postaram, żeby jak najwięcej pomóc, tak? Okej. Dobrze. I już Merkaba idzie w ruch. Rękę proszę położyć na splocie słonecznym, tak żeby tutaj razem ze mną współpracować. I już idę przez splot słoneczny, oczyszczenie wątroby śledzionej trzustki i oczyszczenie krwi.
Dobrze. Ośrodek splotu słonecznego. Przechodzę teraz w region głowy. Oczyszczenie. Stawy barkowe, prawy i lewy. Stawy łokciowe i kolanowe. Dobrze. Stawy biodrowe, prawy i lewy. I nogi, stopy. Świetnie. Tak? Tak, bardzo dobrze nam to tutaj przemknęło. Także na ten oddech, na to poczenie się i osłabienie, to po prostu to pomoże trochę. Tak, oczywiście, że tak. Tutaj będzie to wspierające, ale tutaj jeszcze, tak jak mówiłem, wklepać sobie coś procentowego po prostu, żeby rozgrzać i ewentualnie można w tym momencie jeszcze zrobić taki kompresik miodowy, bądź też inhalację, bo tutaj się przyhamujemy to, tylko żeby tutaj nie przedobrzyć, jakby się rozwijała jakaś infekcja, to żeby po prostu też zadbać na wszystkie możliwe sposoby, żeby nie pozwolić się temu rozwijać, tak? Chociaż mamy w tej chwili taki okres ciężki, można powiedzieć. Tak. Bardzo dużo ludzi choruje wokół. Trudno, żeby się na coś nie załapać. Tak, tak jak pan tu widzi u mnie, to ja powinnam codziennie robić te wdechy nosem i wydechy nosem na to kolano, tak? Nie, w ogóle robić oddechy, całą sesję, wdech nosem, wdech ustami, wdech nosem i wdech, wydech ustami. I zejść z powrotem do pierwotnego, czyli do wdech nosem. Przede wszystkim działa to na układzie endokrynnym, neurohormonalnym, czyli cały czas działa na poziomie hormonalnym, więc oczyszcza organizm. Jak nie ma odpowiedniej ilości tlenu, po prostu bakterie beztlenowce sobie robią, co im się żywnie podoba. I dlatego trzeba się tak wspierać. Więc tak, wdech nosem i wydech nosem, tak? Tak, dokładnie. Później, a potem? Później wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem. Wydech ustami. Wydech ustami. Zapisuje pani sobie to, tak? Tak, tak. I bardzo dobrze. I później wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem. I później wdech, wydech ustami. Wdech ustami? Tak, i wydech ustami. I wydech ustami. Tak. A gdzie wtedy rękę trzymać, czy to, bo nie trzeba? Można przekładać rękę tak od podstawy, czyli jak najniżej, później na okolicy pępka, później pod piersiami i później na klatce piersiowej. Aha, na końcu, tak? Dokładnie. Z systemem wznoszącym. Później zejście z powrotem do wydychania, wydech nosem, żeby uspokoić ciało, tak? Na początek można zrobić tych oddechów 9, 21 lub wielokrotność, ale powoli przyzwyczajać organizm, bo będą występować stany kataleptyczne i hiperwentylacji. Czyli organizm po prostu dostaje dużo tlenu, to się może kręcić troszkę w głowie, może być uczucie takiego drętwienia, no więc trzeba po prostu go małymi kroczkami przyzwyczajać, żeby nie robić dużo naraz oddechu. I każdy oddech trzeba robić kilkakrotnie, tak? Nie robić 9 oddechów wszystkiego, tych 4 żywiołów, tylko robić w każdym żywiole, przechodzić transparentnie energię. Tutaj pracuje cały czas archanielska energia, archanioła Gabriela, Rafaela, Michała i Uriela. W związku z tym są to energie bardzo subtelne. Tak. Bardzo to szczególne. Znaczy ja rozumiem, że jeżeli ta pozycja wdech nosem, wydech nosem, to 9 razy? Minimalnie 9 razy.
Minimalnie. Można więcej. Dobrze. Można 9, potem, 18. I potem to zaraz, czy za jakiś czas? Nie. Zaraz po tym przejść do następnego oddechu. Potem wdech nosem i wydech ustami. Tak. I potem wdech ustami, wydech nosem. Dokładnie. I następnie wdech ustami i wydech ustami. Dokładnie. I wszystko zakładam to pierwszy raz po 9 razy. Przynajmniej po 9 razy, może być 18 razy. 18. Robimy 18 oddechów w ciągu minuty, więc zajmuje to tak naprawdę około 20 minutek całość. Aha, a ile razy dziennie, czy to raz wystarczy? Najlepiej jest, żeby to robić przynajmniej raz dziennie. Jeżeli jest potrzeba większa, to można to robić w kardynalnych godzinach, na przykład, tak jak teraz, jak mówiłem, 18, tak. 21, 12, zależnie od tego, jak się śpi lub nie śpi, to przynajmniej raz, dwa razy dziennie w godzinach takich na przykład południowych lub też o 18 przed snem albo w południe, zależy jak czas pozwala. Tak, najlepiej, żeby to były jakieś równe godziny, bo one wtedy bardzo silnie działają energetycznie, bardzo mocno wspierają. Tak się to właśnie składa. Na takie, bo takie miałam trochę kusia koło serca, ale to może przez to właśnie infekcję czy coś, nie wiem, kusia koło serca, czy po prostu tu nie jest coś z nerwami, bo no ja jestem jednak emocjonalna dość. Słychać. Tak. Słychać, jest pani emocjonalna. Emocjonalna, okej. No, może być coś takiego, troszeczkę taka... Bo już tamtym razem, co dwa dni temu, trzy dni dzwoniłam, domówiłam też, dawała mi syna i córki, pan tam po prostu patrzył, jak to tam no, jest, bardzo mnie trochę to panią, pan pocieszył no. I pokrzyczał, że źle wychowałam. Dzieci. No muszę trochę. Tak, no ale to, co teraz? To znaczy było i minęło. To co teraz robić? No, dokładnie. Dokładnie tak. No pani musi o siebie musi pani zadbać przede wszystkim. Teraz zadbać o siebie, tak? To dokładnie. Jest taka pana rada generalna, dokładnie. Tak? Dokładnie tak. Nie mam już innego wyjścia. Nie. Nie. Absolutnie. Dbać o siebie i myśleć o sobie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I wtedy może te nerwy nie będą tak hulać, bo to jest dokładnie. Jednak... mieścina z nóg. No, wspierać przede wszystkim swój układ energetyczny, bo pani się bardzo mocno eksploatuje, bardzo taka tak. jest tutaj ta energia ekspansywna. No, chciałaby pani dla wszystkich dobrze, a w tym momencie po prostu jej układ parasympatyczny zaczyna wtedy troszeczkę szwankować, tak? No więc dbamy o siebie. Zapraszam do następnego mojego programu. Dziękuję panu Czekam bardzo. Na panią, na pani Dziękuję telefon. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Dobrze, i teraz kochani przechodzę do SMS-ów pomocowych, bo już i widzę i spory pakiet SMS-ów Jantra. Ewa, Agnieszka, Jadwiga, Andrzej, Irena, Barbara, inne daty oczywiście, Zofia. To tak tytułem, żebyście Państwo wiedzieli, że jest, mam i będziemy z nimi pracować, z tymi osobami. Czyli mówię ja i Jantra. Śri Jantra, tak? Błogosławieństwo mocą Śri Jantry, to jest bardzo, bardzo ważna siła oddziaływania tejże jantry. No i oczywiście SMS pomoc, Grażyna urodzona 26.07.53 rok, czyli 26 lipca 53. Proszę oczywiście anonimowo, tak? No właśnie, poszło. Proszę o oczyszczenie krwi, wątroby trzustki. No oczywiście problem z kręgosłupem i z pęcherzem moczowym. No i to jest właśnie to. Pełne oczyszczenie, pełne uzdrowienie, ale to jest właśnie tak, moi drodzy, no skoro to zostało już powiedziane, tak? No więc to jest kwestia oddziaływania bezpośredniego. Tutaj oczywiście mamy taką posługę, jeśli chodzi o anonim, natomiast trzeba wiedzieć o tym, że imię daje niesamowitą wibrację, wpływ ma przeogromny. Wibracja imienna, to jest oczywiście w moim tutaj działaniu, jeżeli chodzi o sferę odnoszącą się do układu energetycznego. Imię ma konkretną wibrację i siłę.
w oddziaływania. Nawet tylko pierwsza litera może spowodować w imieniu niezwykły bodziec energetyczny. Ale już Panią tutaj oczyszczam. Oczyszczenie krwi, wątroby, trzustki. Problem z pęcherzem również i kręgosłupem. I już zaczynam oczyszczać. Oczywiście użyję siły działania jaspisów. Oczyszczanie krwi, oczywiście to jest oczyszczanie głównie wątroby, bo to jest organ krwiotwórczy, który zbiera, można tak określić, wszystkie mikroby, grzyby, cały, za przeproszeniem, śmietnik z całego ciała zbiera do siebie. I wątroba staje się niewydolna, bądź też powiększona, bądź też stłuszczona, wtedy kiedy już nie daje sobie rady. Już jest na tyle słaba, że nie może ściągnąć całego układu. Jeżeli jest bardzo słaba, to oczywiście wyrzuca do układu limfatycznego. Wszystko to jest już taka ostateczna bariera ochronna, układ limfatyczny, który oczywiście wspiera w tym momencie tęże wątrobę i stara się ją oczywiście oczyścić. Dobrze. I tak, oczyszczenie wątroby, śledzionej trzustki. Dobrze. Dobrze, jeszcze tutaj pęcherz i kręgosłup. Dobrze. Wskazany będzie też, jak wspomniałem, miód wrzosowy. W tym roku powinien się gdzieś tutaj jakby łatwiejszy być do pozyskania, bo wrzos w poprzednim roku wspaniale kwitł, nektarował, więc powinien być do zdobycia. Warto się wspomagać takimi naturalnymi środkami, oprócz oczywiście tego, co aktualnie, drodzy moi, przyjmujecie za lekarstwa, tak? No i oczywiście oczyszczam kręgosłup. Kręgosłup głównie lędźwiowy, właśnie odpowiedzialny za stany i problemy też związane z pęcherzem moczowym, tak? Tradycyjnie oczywiście tak wspomnę, że problemy z kolanami, na przykład macicą, czy pęcherzem, czy jajniki, to są też L3 oczywiście i to jest ten kręg taki dosyć newralgiczny. Niestety tu się też pojawia w okresach największej aktywności, w okresie menopauzy, taki problem. Naturalnie jeszcze się pojawia sytuacja taka, która oczywiście ta menopauza może trwać długi okres czasu, przecież nawet do 10 lat tak naprawdę. Natomiast nie jest to nagłe zgaszenie, że tak powiem, miesiączek. Oczywiście to trwa. No i to się też wiąże też z L4, tak? Czyli z problemami na przykład z L4, L5, to oczywiście też i obrzęki stóp, nóg, zimne stopy,
Tu się też może pojawić taka bardzo ciekawy obszar, czyli brak perspektyw, bezsilność, konfliktowość nawet. Są takie obszary, nawet jak tłumiona złość, nawet stare żale, takie już dawno zapomniane, one się jeszcze objawiają czasem, tak? A więc tutaj już to harmonizuję, oczyszczam i w ogóle cały kręgosłup. Tutaj widzę, że u Pani jest też w stanie takim wymagającym. No tutaj z portretu silny Saturn, czyli kości i układ nerwowy. To jest właśnie ten obszar, tak? Na który warto przede wszystkim zwracać uwagę. Dobrze. No i kręgosłup mamy tutaj świetnie oczyszczony, zharmonizowany. Proszę przyjąć ode mnie przekaz i to już będzie zrównoważony potencjał. Dobrze. I pozdrawiam serdecznie. Następny pomoc. Anonimowy. Pani Zbyszko, proszę o oczyszczenie i wsparcie energetyczne dla córki na układ nerwowy i pokarmowy. Już tutaj sobie układ nerwowy i układ pokarmowy. Muszę sobie tutaj to zapisać, skonfrontować. Ewidentnie wibracja Jowisza, tak? Czyli układ nerwowy jak najbardziej jest tutaj taki najbardziej newralgiczny. Oczyszczenie energetyczne, wsparcie układ nerwowy i pokarmowy. Dobrze. Układ nerwowy i układ pokarmowy. Dobrze. Czyli tak, układ pokarmowy, wątroba śledziona, trzustka, cały układ wytalniczy, czyli jelita oczyszczam w tej chwili. Układ nerwowy mamy już tutaj za sobą, jeżeli chodzi o zrównoważenie energii. Dobrze. I zrobię oczywiście przekaz tutaj dla Pani. Dla córki. Dobrze. I pozdrawiam pięknie. Jest dosyć, powiedział, dosyć mocny taki przekaz. Oczywiście ja bardzo lubię połączenia telefoniczne, bo wtedy mogę zawsze, moi drodzy, przez Was tę energię przekazać od siebie.
Ale tutaj głównie chodzi też o to, że oczywiście anonimowo i wiem, że jesteście ze mną w tej sferze wizji, więc tutaj kwestia jest tylko wyłącznie, żeby się jakby nastawić na odbiór ode mnie oczyszczenia energii i po prostu tej współpracy. To jest bardzo ważny jakby element całości przekazów terapii i pracy energetycznej, bo wtedy ten odbiór jest właściwy w odpowiednim czasie i przestrzeni. Co za tym idzie, oczywiście reakcja organizmu jest właściwie natychmiastowa. Nie trzeba jakby tutaj przechodzić takiej wewnętrznej przemiany, wewnętrznej przemianowania energetyki, czyli oczywiście dzieje się to wtedy, kiedy jakby jesteśmy zrelaksowani, czy zrelaksowany jest jakby dopuszcza niejako do siebie tę energię, tak? Jeżeli oczywiście jest ta intencja, a intencja jest poprzez właśnie wysłanie, moi drodzy, waszych SMS-ów. No więc oczywiście przechodzę dalej do następnego SMS-a. Kochany panie Zbyszku, proszę o oczyszczenie mamy Anny, urodzonej 13 września 1947 roku. Ma ból kolan, niedoczynność tarczycy, problem z krążeniem. Dziękuję, pisze pani Magda. Dobrze. 13 września 1947. Oczyszczenie, bóle kolan, niedoczynność tarczycy, krążenie. Zacznę od tarczycy. I bóle kolan i problem z krążeniem, tak? Dobrze. Dobrze, i zamykam. I pozdrawiam. I następny SMS w temacie EZO. Najcudowniejszy panie Zbyszku, proszę, proszę. I kochany, i najcudowniejszy, no kochani, jesteście naprawdę niezwykle mili. Najcudowniejszy panie Zbyszku, powracam i proszę o oczyszczenie, odcięcie od nałogów syna Marka, urodzonego 18 marca 79. Pisze Danuta, urodzona 6 listopada 55 roku. Dziękuję za pomoc, pozdrawiam. Już tutaj sprawdzę, co mogę tutaj w tym temacie jeszcze zrobić. No nic, dzisiaj się napracują dosyć mocno jaspisy, oczyszczenie krwi. Przede wszystkim właśnie w tego typu problemach ze zdrowiem, czyli z nałogami, głównie to jest konieczność oczyszczania wątroby i konieczność oczyszczania przede wszystkim ze złogów takich głębokich, które oczywiście
odłożą się w organizmie. To nie tylko one się jakby tutaj znajdą w obszarze samej wątroby, ale oczywiście zaatakują trzustkę, zaatakują nerki. Wszystkie narządy wewnętrzne oczywiście będą się rozprzestrzeniać na limfę. W związku z tym organizm bardzo mocno wtedy jest obciążony wszelkiego rodzaju takimi problemami. Użyję ametystu. To jest wspaniały instrument do tego, żeby nałogi zmniejszyć bądź też wyeliminować z organizmu. Generalnie nawet przy takiej abstynencji i działu świadomej, tak, jeżeli ktoś się zdecyduje przerwać taki alkoholowy proceder w sobie, to jest minimalny czas, to jest pół roku potrzebne na to, żeby organizm zaczął wracać do miarę dobrego funkcjonowania. Rok do mniej więcej 24 miesięcy potrzeba na to, żeby zaczęła wracać do normy wątroba, śledziona trzustka i układ limfatyczny. 24 miesiące to jest bez mała 2 lata, moi drodzy. To jest czas ewidentnie potrzebny do tego, żeby organizm, powiedzmy, wszedł w fazę oczyszczenia. Aczkolwiek nawet się może zdarzyć, że nigdy to nie nastąpi, także nie ma co tutaj jakby się bardzo łudzić, że ktoś, kto długie lata na przykład zażywa alkohol, że tak to określę, pod każdą postacią, to, że mu się to uda, tak, że przestanie i organizm wróci. Nie. On jest tylko w stanie trzeźwości, a to nie oznacza, że organizm jest w stanie odtrucia. Główne osady, główne zmiany, jakie postępują, to jest degeneracja jelitowa, bo to jelita przede wszystkim cierpią najbardziej. To jest najbardziej unaczyniony organ w ludzkim ciele. W związku z tym najbardziej cierpi samo jelito, zwłaszcza jelito grube. No więc w efekcie doprowadza to do bardzo głębokich zmian degeneracyjnych całego ciała. To zresztą jelito niedocenione. Ja tutaj pana oczyszczam. W tej chwili wspieram. Założę jeszcze blokadę, odcięcie od nałogów. Na całkowitą ochronę, całkowitą blokadę nałogi. Dobrze. No i pozdrawiam serdecznie. Syna. I następny temat, taki zdrowotny. Czekam oczywiście również, jestem gotowy na odbieranie waszych telefonów, moi drodzy. No dzisiaj było ich sporo, dziękuję zresztą, ale proszę o jeszcze. Będzie to jasny taki komunikat współpracy i współdziałania naszego, moi drodzy. Oczywiście SMS-y Ceremonia Ognia wysyłajcie. Czekam na wasze SMS-y. 73 350, ogień, hasło, imię, data urodzenia, intencja. 73 350. Widzowie spoza granic Polski, śmiało możecie, drodzy państwo, zadzwonić i zapisać się również na ceremonię ognia, kartą płatniczą. W związku z tym oczywiście wiemy doskonale, że no, musielibyście posiadać kartę czy numer również oczywiście Polski, tak? No więc oczywiście ta sprawa, że prosimy również o telefony na zapisywanie się na ceremonię ognia i skorzystanie naturalnie z mojej pomocy. No i SMS pomoc 92594, SMS anonimowy AN7416. Również pod tym numerem mamy dzisiaj oczyszczenie mocą Sri Yantry, oczyszczenie, zrównoważenie energii, usuwanie wszelkiego rodzaju przeszkód. Drodzy moi, to jest bardzo, bardzo silna moc, bardzo silny rytuał. I oczywiście SMS-y o treści EZO 73212 i dalej przypominam numer 708-577-220. No i wracam do SMS-ów, tak? Bo jesteście, widzę, cały czas, moi drodzy państwo, aktywni.
Pani Ewa, mówię o temacie zdrowia. Pani Ewa, urodzona 12 stycznia 1957 roku. Dzisiaj byłam u lekarza, dostałam antybiotyk. Pani doktor powiedziała, że to grypa. Czy to się zgadza i czy będzie dobrze? No, ja myślę, że tutaj osłonowy pani dostała, bo raczej antybiotyków nie stosujemy na grypę, tak? Z tego co wiem. Natomiast pani doktor wiedziała na pewno, co robi. Stąd pani zaleciła antybiotyk, prawdopodobnie przewidując. No, na pewno panią poinformowała, dlaczego dostała pani ten antybiotyk. I sprawdzę, zgodnie z pani życzeniem, co ja tutaj widzę w tej kwestii. Postaram się też panią wzmocnić, oczyścić. Ja tutaj nie wchodzę w te tematy kompetencji, czy jest dobrze, czy niedobrze, czy się zgadza, czy nie zgadza. Lekarz standardowej służby zdrowia jest od tego, żeby państwo z niego usługi korzystali i na pewno wie, co robi. Natomiast ja tutaj patrzę ze sfery energetycznej. Więc postaram się tutaj panią energetycznie zrównoważyć, oczyścić. To, co mogę zobaczyć ja, widząc, czyli wiemy doskonale, że ja to widzę, więc widzę darem. I tutaj wydaje się, że decyzja lekarza była słuszna, bo tutaj widzę drzewo skrzelowe dosyć aktywne, więc tutaj zabezpieczenie być najprawdopodobniej antybiotykiem było bardzo takim właściwym kierunkiem. Nie bójmy się antybiotyków i wszelkich innych różnych działań, bo jesteśmy już dziećmi chemii, jak ja to nazywam, więc jest kwestia, żeby zrozumieć tutaj to, że jest to nam potrzebne. Wszelkie działania standardowej służby zdrowia są absolutnie konieczne. Zaniedbywanie tego to oczywiście dzisiaj już wiele rzeczy naszych babci, prababci nie działa. Oczyściłem, stabilizuję energetykę. Dobrze, robię przekaz dla pani i wspieram. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam, kochani, na krótką przerwę. Po przerwie ostatnia dynamiczna godzina dzisiaj moja. I zapraszam, moi drodzy, teraz już aktywnie, bardzo aktywnie do godziny 21:00 mamy tak naprawdę już czas bardzo taki dynamiczny, bo jeszcze oczywiście dla was chcę zrobić oczyszczenie śliontrą, więc zapraszam, żebyście się tutaj uaktywniali dosyć mocno. Naturalnie dzwońcie, piszcie. I tak jak mówię, jest to czas bardzo, bardzo szczególny, bardzo dynamiczny, moi drodzy. No, oczywiście mamy dzień taki, jak już wspomniałem, według określonych takich ajurwedyjskich zasad spoglądania poprzez pryzmat doby biologicznej. To dlatego też bardzo często rozpatruję, bo dlatego państwu o tym przypomnę, bo tak tutaj mnie podczas przerwy natknęła też taka inspiracja, podana data. Często zresztą to się zdarza i zwłaszcza, ja mówię, tych roczników wojennych, bądź wczesno powojennych, bądź przedwojennych, najczęściej właśnie tych wojennych osób, to bardzo często są daty przestawione. Inna jest data urzędowa tak zwana, a inna jest data urodzenia, z której wiedzy tak zwanej powszechnej, bądź też zapisów takich, bądź też można powiedzieć domowych archiwów, bądź parafialnych. No i dużo osób ma dylemat właśnie, jak to numerologicznie wygląda, jak ta sytuacja się
prezentuje. Jedna dzisiaj z pań, z widzów, kwestia przesunięcia jednego dnia, czy to 16, czy na przykład 17, tak? Dlatego ja też rozpatruję tak właśnie w kategoriach tej numerologii dalekowschodniej, bo ona bardziej szczegółowo patrzy właśnie poprzez pryzmat daty biologicznej i tutaj jakby rozbieżność jednej doby dużo nie zmienia energetycznie. Natomiast jeżeli to jest kilka dni, to też jest zresztą bardzo często, moi drodzy Państwo, zauważyłem taki, powiedziałbym, pewnego rodzaju nawet taki fajny schemat energetyczny, że pokrywają się wibracje planetarne, moi drodzy. Nawet gdy jest ten zapis, jakby powiedziałby ktoś przypadkowy, gdzieś w dokumentach przez kogoś już podawany czy podany na przykład w tamtym okresie czasu i wiedza na swój własny temat, bardzo się pokrywają prawie że w 90% paru procentach przypadków pokrywają się daty i wibracje energetyczne planetarnie. I nawet gdyby to tutaj scharakteryzować, że na przykład jest ktoś z piątego, a jest zapisany na przykład dziewiątego dnia z taką datą, tak, no to trzeba wziąć pod uwagę tutaj taką charakterystyczną rzecz, że przy sprawdzeniu doby, przy sprawdzeniu takim energetycznym następuje właśnie taka wibracja numerologiczna, którą właśnie odkrywamy jako liczbę duchową i ona powoduje przede wszystkim tutaj rozpatrywanie w kategorii wibracji liczbowej danego obszaru, jakim jest właśnie planetarna wibracja. I ta planetarna wibracja po przesunięciu doby i okazuje się, że to jest na przykład nie piąty dzień, a czwarty, bo dana osoba na przykład według oczywiście doby standardowej urodziła się na przykład o godzinie pierwszej, no i jest oczywiście zapisana, że jest dnia na przykład przykładowo z 16 danego miesiąca, tak? Dla mnie jest z dnia 15, czyli biorę wtedy pod uwagę nie wibrację 7, tylko wibrację 6. Jeżeli to jest na przykład 16, to biorę 7 albo 8, tak? Jeżeli byśmy, no jakikolwiek oczywiście obszar pracy tutaj z tą wibracją energetyczną. No i to jest bardzo istotne, bo zmienia to diametralnie cały portret numerologiczny i zmieniająca się data duchowa, czy to jest z liczby złożonej, czy pojedynczej, daje zupełnie inny obraz tej osobie, bo najczęściej, oczywiście tak jak powiedziałem, w 99% przypadków spotykam się z tym, że taka osoba, która ma tę wibrację odczuwalną, tą nazwijmy to tak, biologiczną, zupełnie inaczej jest postrzegana niż sama przez samą siebie, niż to jest odbierane czy tłumaczone przez na przykład numerologa, że nie czuję się siódemką, czy nie czuję się ósemką, czy jakąkolwiek inną wibracją liczbową, bo najczęściej oczywiście też zwracana jest uwaga na liczbę przeznaczenia, czyli na całą datę urodzenia i często Państwo mi tutaj sygnalizujecie. Ja mówię, tutaj Pani, widzę wibrację, że Pani pierwszej dekoracji jest dziewiątką, a ktoś do mnie mówi, no tak, ale ja jestem przecież jedynką, tak? No właśnie, no to wtedy wyjaśniam, że biorę przede wszystkim pod uwagę datę duchową, czyli dzień urodzenia. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam się. Proszę pana, najpierw chciałam podziękować, bo kiedyś tam prosiłam, żeby pan usunął mi takie guzy, tłuszczaki na ramionach, czy tam, jak się to inaczej nazywa, nie na ramionach, tylko na z tyłu. Na pleckach, na łopatkach, dokładnie, przypominam sobie. No i te guzy znikają i prawie już ich nie ma. Cieszę się bardzo. Także to jest pierwsza sprawa. Poza tym była niedoczynność tarczycy i to wszystko ładnie mi, to wszystko się tam wyrównuje, ciśnienia się normują w związku z tym, bo były takie skoki ciśnień, tak, że bez przyczyny od razu tam 180 albo lepiej.
Także w tej chwili jest wszystko ładnie w normie. Mhm. To jeszcze chciałam powiedzieć, no, że może pan by mi coś jeszcze poradził odnośnie wątroby i kolana prawego, bo troszkę mnie boli. Oczywiście, od razu działamy. Czyli mówi pani tak, że jest poprawa przede wszystkim, w tej chwili nie dokucza. Czyli tak, generalnie... Aha, bo ja panią tutaj mam podaną anonimowy, tak? Oczywiście. No dobrze, muszę to oczywiście uszanować. I teraz tak... Ja pana tylko mam w telefonie, ja nie mam... Rozumiem. Internetu. Rozumiem, rozumiem. Tylko. Aha, dobrze, rozumiem. Czyli tak, tłuszczaki się wchłaniają. Teraz tak, z tarczycą jest unormowany problem. Unormowany i w związku z tą tarczycą unormowaną to ciśnienia się unormowały, że nie są takie skaczące, jest normalnie, spokojnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo jedno z drugim oczywiście no... wspiera. Dobrze, proszę rękę położyć na wątrobie, czyli tak generalnie na splocie słonecznym, tak żeby sięgnąć paluszkami i wątrobę śledzioną trzustkę, tak? Dobrze. Wdech ustami, wydech nosem i działamy, oczyszczamy, a ja jeszcze tutaj zrobię remedium na oczyszczenie wątroby, takie dosyć mocne. Już układam jaspisy, damy tutaj sobie z nimi radę. Szybciutko. Wdech ustami, wydech nosem. Już ułożę remedium z jaspisów i merkaba jaspisowa. Dobrze. I oczyszczamy wątrobę. Dobrze. Wdech ustami, wydech nosem. Dobrze, oczyszczamy, oczyszczamy jeszcze. Jeszcze wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Odrzucić jakby tę energię od siebie, tę bioplazmatyczną, która się pod ręką zgromadziła w tej chwili. Na co jeszcze zwracamy uwagę? Jeszcze na kolano prawe. Kolano prawe. I stosowałam jeszcze ból zdjęty. I robię te okłady i moczenia w wodzie miodowej i też ustąpiły. Także czuję, ale to już nie jest ból, tylko to jest takie lekkie czucie. I jeszcze można zwrócić uwagę na to, to kolano. To proszę położyć rękę na kolanie właśnie swoim. Dobrze. Wdech nosem, wydech nosem. Ja robię bardzo silny w tej chwili przekaz, taki wstępujący przez kolano aż do paluszków. Też można oczywiście robić kompresy miodowe na to kolanko. Też to robię. No. Bo ja słyszę, jak pan zaleca te okłady i też robię. No, z kolanem, no to tak troszkę z reguły to dłużej zawsze trwa. Bo niestety największy staw, znaczy stety, właściwie stety, nie niestety, największy staw, jaki posiadamy. Wdech nosem, wdech nosem. No właśnie. Dużo chodzi, to jest nie do opanowania, dochodzenie, muszę po prostu dużo chodzić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Człowiek jest zdrowy, dopóki chodzi. To tak, dokładnie. Właśnie tak zawsze mówię, że dopóki na swoich nogach, to jest cudownie. Dokładnie. Wdech nosem, poproszę.
Dobrze. I jeszcze wspieram, zamykam, przekaz mamy zrobiony. Koniec połączenia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktowania się ze mną. I następny SMS, oczywiście priorytetowy, to muszę wziąć temat pomocy, pomoc anonimowo. Panie Zbyszku, jestem po dużej operacji chirurgicznej jamy brzusznej. Proszę o oczyszczenie i wsparcie energetyczne. Kiedy dojdę do siebie? No proszę, uwielbiam pana i serdecznie pozdrawiam. Również dziękuję bardzo za takie wsparcie, miłe słowa. Już patrzę, co tutaj mogę z tym zrobić. Po dużej operacji chirurgicznej jamy brzusznej. Dobrze, no bardzo się napracują spisy. Wyczyszczę i przygotuję w tej chwili oczyszczenie właśnie w obszarze krwi i całej jamy brzusznej. Już działam. Pani Janina, datę zachowuję dla siebie po anonim. Natomiast już panią wspieram. Oczyszczam jamę brzuszną, oczyszczam cały organizm i wsparcie oczywiście energetyczne już robię dla pani też i przekaz. Przede wszystkim oczyszczę. Aby tutaj zabezpieczyć żadnych złogów, żeby się nie robiły żadne wzrosty, żadne złogi. A musi być tutaj równowaga wewnątrzczewna. Wspaniale. Jeszcze tutaj dołożę kryształy na trzewiach, żeby zabezpieczyć całkowicie czystą energią. Czystą energią, którą wprowadzę przez kryształ górski. O, cudowne remedium. Będzie jeszcze większy potencjał, jeszcze większe oczyszczenie i zabezpieczenie. Kryształ górski jest składową chemiczną, taki sam ma wzór jak sole mineralne człowieka, więc jest bardzo, bardzo pomocny. Zwłaszcza właśnie w oczyszczaniu limfy, krwi i dosyć takim intensywnym wspieraniu organizmu. Można kryształy bezpośrednio, moi drodzy, bo ja oczywiście możecie też i obejrzeć moje programy, przecież to nie jest problem. Dzisiaj czy wejść na moją stronę internetową, zapoznać się z materiałami. Przede wszystkim pozwolić sobie na zdobywanie wiedzy. Stosuję bardzo wiele rad krystaloterapię i litoterapię, więc też możecie, moi drodzy Państwo, obejrzeć sposoby nawet, bo tutaj teraz panią Janinę przede wszystkim wspieram, tutaj oczyszczam właśnie kryształową i jaspisową energią. Oczyszczenie, wsparcie i przekaz energetyczny. Pozdrawiam. Jeszcze panią tutaj postaram się wesprzeć, zobaczyć jak to u pani będzie się objawiało pod względem czasu.
Konstytucja, delikatny element ciała, krew, to już zrobiłem, oczyszczenie i wsparcie. Dążyć do wyrównania poziomu zasadowego, żeby nie było nadkwaśności. Biochemii ciała jest śluz taką najbardziej wrażliwą sferą. Czas, który może być tutaj taki najbardziej bliski, koło 20. Będzie już jakby taka większa rekonwalescencja marca. Dosyć poważny temat jest tutaj, więc pani musi jeszcze być tutaj cierpliwa i oczywiście proszę do mnie tutaj pisać. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, ja chciałam jeszcze dokończyć, bo nam rozłączyło połączenie i jeszcze raz zrobiłam autoryzację. Proszę pana, chciałam się zapisać na ceremoniał ognia, a nie umie. Dobrze, oczywiście. Oczywiście. Tylko mogę kartą. Mhm. I proszę pana, i może jeszcze tą jantrę taką piękną. Dobrze. I dziękuję bardzo za to wsparcie, kolano. Mhm. To pan przed chwilą mi to wszystko zrobił takie radykalnie. Mhm. Będę w kontakcie i powiem, jak to zadziałało. Bardzo się cieszę. Bardzo cieszę się, bo to świadectwo jest najważniejsze przede wszystkim dla osób, które do mnie dzwonią czy piszą, bo to jest najważniejsze. Ogień i jantra. Dobrze, oczyszczenie się jantrą. Wierzę w tą jantrę, ona jest wspaniała i wobec tego prosiłabym, żeby pan mnie też zapisał w celu zdrowia. Oczywiście, już zapisałem. Chciałam się zapytać, na przykład mógłby pan wzmocnić moją przyjaciółkę, czy to już nie? Ale oczywiście, że tak. No przecież podam datę. Pani decyduje, jest pani na łączu. Ale ona się ostatnio uskarża, że jest taka osłabiona. Mm-hmm. Nie ma takich możliwości, żeby z panem rozmawiać. Ona jest 24.8.43, tak? Tak. Jak Krysia. Imię? Krystyna, tak? Krystyna. Wie pani co? Od razu sprawdzę, jak tutaj wygląda to energetycznie. Czy ona jest rzeczywiście, jaki jest potencjał energii, tak? Już szybciutko sobie tutaj zrobię porządek. Ostatnio zawsze byłyśmy silne, chodziłyśmy po górach, a ona teraz nie chce ze mną iść w góry. O, no to właśnie. No to coś jest na rzeczy. Trzeba ją wesprzeć. Mhm. No tak jest średnio, no nie jest źle, no jest mi tutaj pokazuje 69-70%, ale mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny z tego, co widzę, że jest i osłabiona. W tamtym roku miała usunięty guz płuca, ale nie brała żadnej chemii ani radioterapii. No. Mhm. To był tylko guzek i wszystko się pomyślnie ukończyło, także nie ma przerzutów, nic tam się nie dzieje, ale może to było... Ale to było w zeszłym roku, tak? Tak, w zeszłym roku. W sierpniu. W sierpniu. Namówiłam ją po urodzinach. No, aha, żeby się poddała zabiegowi, bo będzie bezpiecznie. No i dobrze. I właśnie o to chodziło. 2, 4, 6. 24.8. Zaraz coś pani tutaj jeszcze zwrócę uwagę, bo jest w tej chwili osłabiona, tak? Tak. Zawsze była taka energiczna. Kiedy była ostatnio na kontroli u lekarza? O, może 2 miesiące temu. I wszystko było w porządku, tak? To są takie rozmowy, to nie są prześwietlenia, badania. Rozumiem. Musi zwracać uwagę na śluz, bo może się zbierać nadmiar śluzu w płucach. Zbiera się. No i może się zbierać śluz, może się zbierać w tej chwili woda. Trochę odrobinę trzeba na to zwrócić uwagę, żeby tutaj nie przedobrzyć. Bo ona mówi, że stale znoca się jej. Tak, no jest nadmiar śluzu. Jest nadmiar śluzu. Jeżeli chcemy jej pomóc, to zróbmy w tej chwili dla niej przekaz. To pani nie zaszkodzi. Proszę położyć rękę na klatce piersiowej. Tak, położyć. Żeby tutaj wesprzeć to miejsce. Tak, najbardziej. Bardzo delikatnie ze mną oddychać. Wdech ustami, wydech ustami. Bardzo delikatnie, bo tylko chodzi o przekaz energii. Ja już tutaj... ją sobie tutaj, Krystyna, 24.8.43.
Dobrze. Odrzucić to od siebie. Czy ma pani wiedzę, czy u pani Krystyny jest ciśnienie skaczące, bądź też podwyższone? Teraz to się zrobiło. Nigdy nie miała, zawsze była nisko ciśnienie. No właśnie. No, a właśnie. Teraz jej skacze. No, dokładnie. Powiem tak. Jak to wesprzeć? Już to będziemy regulować. Sekundeczkę. Rękę na, proszę położyć tak na, jakby, jeśli to oczywiście jest możliwe, z tyłu na potylicy, tak żeby dotknąć się szyi, tak żeby palec środkowy znalazł się w dołku potylicznym. Dobrze? Dobrze. I już tutaj stabilizujemy. I od razu podziękuję, bo na pewno nas rozłączą takim tyko pyk. Dobrze, to działamy, tak? Wdech ustami, wydech ustami. No i zgodnie z przepowiednią tylko pyk. Pozdrawiam panią serdecznie i panią Krystynę również. Ustabilizuję tutaj energię jeszcze. Jest w tej chwili 80-89 nawet procent. Bardzo dobry wskaźnik jest dla pani Krystyny. Koniecznie zwracać uwagę i pozdrawiam serdecznie. Koniecznie zwracać uwagę na poziom płynów w organizmie, bo wyraźnie widzę tutaj obciążenie płuc, więc w związku z tym też jest to skaczące ciśnienie. Trzeba na to zwrócić uwagę. Teraz powinna być poprawa, tylko że trzeba oczywiście, no chcąc na przykład tej poprawy, jak drodzy Państwo wiecie ode mnie, na przykład energetycznej, no to oczywista sprawa, że trzeba się ze mną kontaktować. To jest tak jak z podawaniem lekarstw. Jeżeli zaniedbamy jeden czy dwa dni, to oczywiście wiadomo, że stan jakby organizmu się pogarsza. Tak samo ja mówię z punktu widzenia mojego długoletniego doświadczenia terapeutycznego, energetycznego, pracy z energią, gdzie po prostu dlatego proponuję częstsze, bo Państwo widzicie i słyszycie oczywiście na wizji i piszecie do mnie, że jest u Was zdecydowana poprawa w zdrowiu, tak? No, przecież byście nie pisali i nie mówili, że tak powiem, do tysięcy osób słuchających rzeczy, które są, które się nie dzieją. One po prostu się dzieją. Co zresztą bardzo mnie cieszy, a przede wszystkim cieszy mnie to i dziękuję za to, wdzięczny jestem, że Państwo o tym mówicie głośno i dokładnie. Mogę większej liczbie osób zawsze pomóc, bo to przecież przede wszystkim o to chodzi, żeby jak najwięcej osób mogło z tego daru mojego skorzystać, tak? A nie na zasadzie, jak opowiadam tę przypowieść o talentach, nie sztuką jest mieć i schować, sztuką jest mieć i się podzielić, bo to jest podstawa, tak? A biblijną zasadę o talentach ukrytych, czyli talentach w formie pieniędzy, bo wtedy takie pieniążki mieliśmy, teraz można powiedzieć talarki lub inne. No więc chodzi o to, żeby tego nie chować, tylko się tym dzielić. SMS Ogień, Lidia, Bożena, Czesława, Gabriela, Kamil, Jerzy, Joanna, Bożena i tak dalej. Dużo osób, drodzy, bardzo się cieszę. Dobrze, następny SMS Pomoc. Drodzy, no musicie, moi drodzy Państwo, zaczekać te osoby, które wysyłały te SMS-y tradycyjne. W pierwszej, że tak powiem, sferze muszę działać dla osób, które wysyłają SMS-y pomoc. SMS pomoc. Proszę o oczyszczenie na zdrowie, a przede wszystkim kręgosłup, bo mam z nim problemy. Pisze Aleksandra, urodzona 10 grudnia, 47 rok. Kręgosłup. Dobrze, pani Aleksandro, ja przede wszystkim u pani tutaj sprawdzę,
tej chwili, co mi się nasunęło, poziom energetyczny. No, troszkę lepiej jak 70%, 70-72%. Dobrze, teraz zrobię oczyszczenie kręgosłupa, a potem będziemy sobie dalej, moi drodzy, obserwować, co dzieje się z naszym diagramem. Kręgosłup Aleksandra, 10 grudzień, 47 rok. Zacznę od podstawy kręgosłupa. Dobrze, kość krzyżowa. Oczyszczam energię, energią kość krzyżową i odcinek lędźwiowy, odcinek piersiowy, szyjny i podstawę. I odcinek lędźwiowy. Najbardziej wymaga tutaj wzmocnienia. Wyraźne są tutaj zmiany takie u pani i zwyrodnieniowe, i diskopatyczne. To nie jest... To jest od wielu, wielu lat. Dobrze. Wzmocnione. I robię dla pani przekaz, droga pani Aleksandro. Pozdrawiam. No i czeka połączenie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Witam pięknie. Panie Zbyszko, ja dzwonię w sprawie Ewanka. Rozumiem. Wczoraj rozmawialiśmy. Tak. I Ewanek dzisiaj troszkę lepiej się czuje. Mhm. No oczywiście dostał tam jakieś specyfiki drobne. Bardzo od dobrze. Mamusi, bardzo dobrze. Ale lepiej się czuje. Mhm. I spadła mu temperatura. No właśnie. Więc panie Zbyszko, jest do pana uprzejma taka prośba. Proszę żeby bardzo. Żeby go troszeczkę jeszcze chyba oczyścić, żeby, mhm. żeby już mu to nie nawracało. O to chodzi. Mhm. Bo u niego to takimi falami właśnie przychodzi, odchodzi. No i teraz wczoraj było bardzo tak niedobrze. Dzisiaj jest dużo lepiej, no ale chciałabym go zabezpieczyć w tym sensie, żeby to za 3-4 dni znowu nie wróciło. No wszystko się może zdarzyć, natomiast aha. na chwilę obecną no trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze, no to czyli mamy, powiedziałbym, sukces, bo spadek temperatury w takim przypadku to i dojście, że tak powiem, dziecka do szybkiej równowagi takiej, tak. To jest... On tak doszedł do siebie. No, no to ja tak nazywamy cud. Nie ma wymiotów, nie no. ma... biegunki, no uspokoiło się, apetyt miejmy nadzieję też troszkę wróci, może zacznie jeść, dużo pije, no i taka prośba, żeby jeszcze go wzmocnić, no bo to taki maluch, no. No taki maluch, no mam już jego datę tutaj urodzenia przed sobą i imię też, także ja powiedziałem, no oczywiście, tak? że tak. 12.4.2016. Oczywiście. No właśnie. Wszystko się zgadza. 2016. Dokładnie. Zgadza się Ewanek nasz. Dokładnie tak. Także tak, no, ja nie jestem zaskoczony, bo tak jak pani wspomniałem, jeżeli działam nawet dla dzieci, które są daleko, daleko za granicą, że tak powiem, Polski, to tutaj nie ma znaczenia odległość, natomiast rozumiem, wspieram oczywiście. Takich małolatów jak najbardziej. Oczywiście właśnie przy takich dokładnie problemach. Proszę rękę położyć u siebie na splocie słonecznym. Tak. Tak, wdech ustami, wydech nosem.
Dobrze. Podnieść proszę wyżej na oskrzela, na drzewo oskrzelowe, wyżej. Tak. Tak. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. Zejdziemy niżej ręka, poniżej, tak gdzieś okolice pępka. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. Rękę jeszcze troszeczkę niżej. Wdech nosem, wydech nosem. Dobrze. Zróbmy inwokację modlitewną, dobrze? Tak. Dobrze. Boże. Boże, wszechmocny Boże. Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Uzdrów Ewankę. Uzdrów jego ciało. Uzdrów jego serce. Uzdrów jego duszę. Boże, wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Uzdrów Ewankę. Uzdrów jego ciało. Uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Boże wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, uzdrów Ewankę, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. Zgodnie z Twoją boską wolą. Dokładnie. I teraz się odprężamy, oddech równy, spokojny. I przechodzi przez Panią energię do Ewana. Dobrze, bardzo dobrze. Co dla Pani mogę zrobić jeszcze? Bardzo bym prosiła, jeśli oczywiście wystarczy tak. Nam czasu. Starczy. Ponieważ mam kłopoty troszkę z wątrobą i z woreczkiem Rozumiem. Żółciowym, mhm. to chciałabym dla siebie poprosić oczyszczenie i też jakąś ochronę. Jeszcze mam taką historię z prawym stawem biodrowym. Jest on bolesny od czasu do czasu. Mhm. To takie mam dwie dolegliwości, tak, że tak powiem, na już. Rozumiem. Zacznijmy od stawu biodrowego. Proszę położyć rękę na stawie biodrowym. Tak. Tak, już oczyszczam. Wdychamy, wydychamy sobie spokojnie, wdech nosem, wydech nosem.
bo widzę, że kręgosłup jest tutaj też w niedobrej kondycji. Nie było jakiegoś urazu biodra wcześniejszego? Nie, nie było, ale ono od dawna to biodro tak pobolewało, pobolewało, a teraz tak w tym okresie tak się nasiliło. Ale też i zwyrodnienia tutaj widzę jakieś. Tak, na pewno. Robiła pani zdjęcia? Tak. No bo tutaj widzę, że jakaś jest bardzo szczelina, jest przewężona, praktycznie ograniczony jest rys ruch. W panewce. Dobrze, oczyszczam. Proszę rękę położyć i oddychać ze mną. Wdech nosem, wydech nosem. Tak, trzymam. Bardzo dobrze. I już przepuszczamy. To prawa strona. Tak. Prawe. Tak, tak. Ja daję odbicie lustrzane. Tak, tak. Widzę. Dobrze. Odrzucamy tę energię od siebie. Rękę na splocie słonecznym. Wdech ustami, wydech nosem. I oczyszczam wątrobę, śledzioną trzustkę. Dobrze. Wymagająca. Proszę? Wymagająca. Ach, mój Boże. No. Może dla pani zrobię inwokację, tak? Boże Wszechmocny. Bardzo. Boże. Boże. Wszechmocny Boże. Boże. Uzdrów mnie. Mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże. Uzdrów mnie. Mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże, Wszechmocny Boże, uzdrów mnie ożywczym strumieniem powietrza. Bardzo dobrze.
spożywczym strumieniem powietrza. Uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Moje serce. Moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. I dla Jewanka pani szło bardzo dobrze, a teraz się pani spieszy dla siebie. Aha. Nie myśli pani o sobie. Właśnie. Zróbmy dobrze, tak żebym dobrze naprawdę mógł zrobić mocny przekaz do pani. To jest właśnie to. No, myśli pani o wnuczku i wtedy wszystko wychodzi. To jest właśnie to, o, na co zwracam ciągle uwagę. Myśleć o sobie. Tak. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Jeszcze raz. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę, zgodnie z Twoją boską wolą. Dokładnie. Wspaniale. Tym razem nam poszło bardzo dobrze. Sobie naprawdę. No cieszę się bardzo. No musiałem zrobić reprymendę, bo czułem, że pani po prostu nie myśli w ogóle o sobie. Niedobrze. Właśnie trzeba jak najwięcej dla siebie. Tak, ja wiem. Tak, wsłuchuję się mocno w to, co pan mówi, naprawdę. To się cieszę bardzo. Wsłuchuję się i z tego, co słyszę, to tutaj wszyscy dookoła, wszyscy ci, którzy z panem rozmawiają, słyszymy to, no, wsłuchują się. Dostają taką wiedzę, że mogą korzystać, mogą czerpać, także bardzo dziękujemy. Dokładnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wzajemnie, to mnie cieszy. Taka moja misja. Tak, panie Zbyszko, co chciałabym pana poprosić? Wczoraj prosiłam o ceremonię ognia dla siebie, dla Ewanka na zdrowie. Tak, tak. A dzisiaj chciałabym poprosić jeszcze dodatkowo na finanse, żeby się wiodło. Dobrze, otwieramy. Mocą Śri Jantry Meru. Otwieram na równowagę finansową. I pozdrawiam serdecznie, mamy koniec połączenia. Mamy jeszcze programu 10 minut. Dobrze. Moi drodzy, bo tak, widzę, docierają od Was SMS-y aktywnie. Jantra jest naprawdę bardzo dużo. Wanda, Weronika, Jolanta, Maria, Janina, Zofia, Urszula, Rafał, Ewa, Urszula, Maria, Marzena, Leokadia. Na ogień również Andrzej z różnych dat. Już jeszcze tylko zrobię w tej chwili pomocowy, drodzy Państwo, i robię dla Was oczyszczenie Śri Jantrą. Barbara, urodzona 4 kwietnia 1961 roku, proszę o oczyszczenie i wsparcie energetyczne. Już oczyszczam fantomowo. I wsparcie energetyczne. Przepięknie energia nam płynie. Dobrze. Oczyszczenie. I kochani, ponieważ jest, widzę, bardzo duża ilość SMS-ów na oczyszczenie Śri Jantrą, już czynię dla Was posługę oczyszczenia Śri Jantrą. Już przygotuję. Ten czas musi się dopełnić. Dzisiaj wspaniałe remedium założę. Mocą kryształów. O. I wzbogaconym Shimeru Chakra.
Dobrze. I przywołuję moc Śri Jantry dla was, moi drodzy państwo, drodzy widzowie. Dla wszystkich tych osób, które wysłały SMS-y, które biorą w tej chwili czynny, aktywny udział, zwracam się, moi drodzy, skupcie się, wejdźcie w stan medytacyjny. Ja przywołuję teraz wnętrze Śri Jantry. Wszystkie kierunki otwieram, aby moc tej Śri Jantry, jej błogosławieństwo, błogosławieństwo oczyszczenia, wzmocnienia, a przede wszystkim zabezpieczenie przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które są nieznane jeszcze, a mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać, na oczyszczenie z ubóstwa, z oczyszczenie również wszelkich przeszkód, jakimi są złorzeczenia, klątwy i wszelkiego rodzaju zazdrości. Śri Jantra oczyszcza, uruchamia energię wsparcia. Śri Jantra jest królewską Śri Jantrą, czyli jest królową wśród jantr. Mocą żywiołu ziemi, mocą żywiołu powietrza, mocą żywiołu ognia, mocą żywiołu wody. Oczyszczam, harmonizuję i wprowadzam silną, subtelną energię w Śri Jantry. Pokażmy teraz Śri Jantrę, abyście państwo mogli się skupić w jej wnętrzu, spojrzeć w jej wnętrze. Oczyszczam cię mocą Jantry, królewskiej Śri Jantry. Oczyszczam, uzdrawiam. Daję ci moc i siły Śri Jantry. Oczyszczanie mocą Śri Jantry. Śri Jantra ma moc usuwania wszelkich niedogodności w sferze życia, radzenia sobie przede wszystkim z konkretnymi problemami, jakie mogą spotkać tę osobę, a przede wszystkim daje idealny balans, daje zrównoważenie energii we wszystkich płaszczyznach życia i daje przez uaktywnienie, generowanie, stałe generowanie tej energii, która jest w niej zawarta. Dzisiejsza Śri Jantra głównie jest otwarciem, gdyby się dało tutaj to do wydawcy poproszę, żeby pokazać tę Śri Jantrę. Jest inna, która pokazuje w tym momencie dzięki zawartych w niej wibracjach liczbowych, otwiera przede wszystkim też na dobrobyt, na dobrostan, na finanse przede wszystkim, których zawsze brakuje, usuwa z życia biedę, usuwa wszelkiego rodzaju niedogodności życiowe, aby być szczęśliwi, bogaci i wiecznie
zadowoleni, bo taka jest rola i taki jest cel naszego życia, moi drodzy Państwo. Zatem głównie tutaj, w tej chwili ta Shriyantra otwiera tak zwaną siłę Lakshmi, czyli siłę finansów i dobrostanu przez otwarcie się w tę rzeczywistość. Bardzo, bardzo piękny potencjał. Bardzo piękna dzisiaj dla Was Shriyantra otworzyła swoje podwoje, swoje cztery drzwi z czterech kierunków, cztery gate, które mocą i siłą oddziaływania będą dla Was niosły prosperity, zdrowie i pomyślność, a również dobrobyt finansowy, materialny. Bardzo piękny potencjał. Jeszcze chwilę kontemplujmy. Jeszcze chwilę ją kontemplujmy, odczuwajmy. Może pokażmy ją z góry, jeśli jest to możliwe. O, właśnie tak, żebyście Państwo tutaj doświadczali jeszcze jej mocy i mojego przekazu właśnie Shriyantry. Błogosławieństwo jej mocy, błogosławieństwo jej odczuwania. Mamy teraz możliwość wpatrywać się w centrum jantry, w jej ruch wirowy. Jest to odzwierciedlenie kosmicznej siły kosmosu, połączenia dziewięć trójkątów wzajemnie się przenikających do nieskończoności, które reprezentują siłę kosmosu. Zapraszam teraz, moi drodzy Państwo, na spotkanie, na program Wróżbity Macieja, a ja serdecznie już dziękuję. Dziękuję za wszystkie połączenia telefoniczne, za wszystkie SMS-y, no i mam nadzieję wkrótce do szybkiego zobaczenia się. Bardzo piękny, bardzo aktywny program. Dobrej nocy, pa, pa.